Dziękuję bardzo. No właśnie, to ja też zacznę może od takiego wstępu. Chciałem bardzo podziękować organizatorom, czyli oczywiście Kolibrowi, Stowarzyszeniu Koliber. Idee konserwatywno-liberalne są mi bardzo bliskie i cieszę się, że się trzymamy razem. Chciałem podziękować wydawnictwu Rewiz. Chciałem podziękować przede wszystkim jednak Państwu, którzy przyszliście tutaj dzisiaj tak bardzo licznie, bo to świadczy o tym, że Państwo podzielacie to moje poczucie bardzo silne, że o historii należy dyskutować, o historię należy się spierać, że debata na temat ważnych, często dramatycznych kart naszych ojczystych dziejów jest rzeczą niezbędną i że historia powinna być przedmiotem właśnie dyskusji, a nie jakiegoś takiego bezkrytycznego kultu. I drodzy Państwo, chciałem też, tak pewnie ci, którzy śledzą Twittera, to zauważyliście Państwo, że założyłem przed dzisiejszą debatą wczoraj sondaż, taką sondę, i pytanie było, czy należy głośno mówić o kartach czarnych, kartach z epopei żołnierzy wyklętych, i wyniki są następujące. Na pytanie tak, w imię prawdy, odpowiedziało 82% respondentów, nie, to szkodzi legendzie, 10%, a czarnych kart nie było, czyli odpowiedź C, 8%. Nie wiem oczywiście, na ile jest reprezentatywna grupa twitterowiczów, natomiast to też napawa mnie otuchą wynik tego sondażu. I teraz chciałem też oczywiście podziękować wszystkim dyskutantom dzisiejszym. Leszkowi Żebrowskiemu, Arkadiuszowi Karbowiakowi, który jest... Leszka Żebrowskiego nie muszę Państwu przedstawiać, to nam Żarek Karbowiak jest jednym z twórców powstającego w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, oczywiście profesorowi Olegowi Łatyszankowi. Ja, proszę Państwa, zaprosiłem akurat takich gości, a nie innych, ponieważ wydaje mi się, że jak tutaj siedzimy, to reprezentujemy cały wachlarz rozmaitych poglądów na temat żołnierzy wyklętych i oceny tych właśnie czarnych kart i tego, jak się o tym powinno mówić, jak oceniać tych ludzi. I dzięki temu, że zobaczą Państwo, mam nadzieję, różne punkty widzenia, będą Państwo mogli sobie wyrobić własne zdania, przecież to o to w tym wszystkim chodzi. I teraz po tym długim wstępie, za który przepraszam, przechodzę do rzeczy. Dlaczego książka? Otóż, drodzy Państwo, często moi adwersarze mówią o tym, że ja piszę książki na zamówienie i chciałbym oficjalnie tutaj przed tymi kamerami przyznać, że tą książkę rzeczywiście napisałem na zamówienie. Natomiast nie jest to zamówienie antypolskich kół w Berlinie, Moskwie, Jerozolimie czy gdziekolwiek indziej, tylko, proszę Państwa, to jest Państwa zamówienie. Moich czytelników. Wszędzie, gdzie jeździłem przez ostatnie lata, na spotkania autorskie, na targi historyczne, tam pytano mnie, no to Panie Piotrze, jaka teraz książka następna, czy mógłby Pan napisać o wyklętych? Ja mówię, ale po co o wyklętych, przecież to są wszystko sprawy dobrze znane. I otóż zawsze odpowiedź była mniej więcej taka sama, otóż dlatego, że kiedy włączamy na 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych telewizor, to słyszymy o tym, że wyklęci byli nieskazitelnymi bohaterami, którzy walczyli o wolność Polski, nigdy nie popełnili żadnych niecnych czynów, no byli, krótko mówiąc, aniołami stąpającymi po ziemi. Ale wystarczy, mówili mi czytelnicy, przełączyć kanał i można dowiedzieć się, że żołnierze wyklęci byli zdegenerowaną hordą morderców, antysemitów i potworów. Diabłami wcielonymi. I teraz pytali mnie czytelnicy, i myślę, że wielu innych ludzi też zadaje sobie takie pytanie, to jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda? I otóż, proszę Państwa, moim zdaniem prawda nie jest ani tak biała jak śnieg, jak przekonują nas nasi, powiedziałbym, hura patrioci, ale też nie jest tak czarna jak smoła, jak przekonuje nas nasza lewica i przede wszystkim środowiska postkomunistyczne. To znaczy wyklęci, drodzy Państwa, nie byli aniołami, ale nie byli też diabłami. Byli po prostu ludźmi z krwi i kości, takimi samymi jak my. Działającymi w nieprawdopodobnie trudnych warunkach. W warunkach wojny totalnej z bolszewikami. W warunkach takich, że kładąc się spać, nie byli pewni, czy następnego dnia obudzą się żywi, bo to była taka walka. Walka, która
niestety również demoralizowała niektórych z nich. I teraz przez oceniają historycy, że przez polskie podziemie powojenne przewinęło się około 120 tysięcy ludzi, prawda? No i teraz wiara w to, że w takiej dużej społeczności ludzi z krwi i kości nie było ani jednego, który dokonałby jakiegoś niegodnego czynu, no jest oczywiście dziecięcą naiwnością. Oczywiście można pisać historię w formule takich patriotycznych jasełek, czy też akademii szkolnej dla dziatwy, w której występują wycięte z kartonów płaskie figury bohaterów, ale mi się wydaje, że o ile może zaspokoić to potrzeby gimnazjalisty, no to dorosły człowiek, który coś wie o życiu, coś wie o wojnie i wie, jaka jest prawdziwa wojna, jak wojna demoralizuje, no to oczywiście taka historia go nie interesuje, bo on wie, że historia bardzo rzadko jest czarno-biała, ona z reguły ma rozmaite również odcienie szarości. I teraz, drodzy Państwo, zadaniem tej książki jest dopełnienie obrazu. Jest wiele książek, które pokazują bohaterskie czyny żołnierzy wyklętych, bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych, wielkie dokonania żołnierzy wyklętych. Cała, powiedziałbym, narracja polityczna, która towarzyszy Świętu Żołnierzy Wyklętych, pokazuje blaski z ich życiorysu. A zapomina się również o cieniach. I ta książka ma być właśnie dopełnieniem obrazu i pokazaniem prawdziwej twarzy bohaterów. Bo kluczem do zrozumienia tej książki, jej intencji jest jej tytuł. To są skazy na pancerze. I pewnie to stwierdzenie wywoła pewnie proces części uczestników naszej debaty, ale moim zdaniem to są bohaterowie. Ponieważ człowiek w swoim życiu, przynajmniej część z nich, bo człowiek w swoim życiu, każdy z nas ma momenty wielkie, ale momenty gorsze, prawda? I w swojej książce opisałem, starałem się przedstawić te wzbudzające największe kontrowersje postacie podziemia niepodległościowego powojennego, czyli Łupaszkę, Burego, Ognia oczywiście, Wołyniaka, Wacława i kilku innych oficerów. Takich, którzy mieli bardzo duże dokonania, ale również takich, którzy niestety, i mówię to z bólem serca, dopuścili się czynów, których nie da się usprawiedliwić, drodzy Państwo, walką o niepodległy byt narodu polskiego. Ja jestem wychowany w kulcie Wileńskiej Armii Krajowej. Miękka rogatywka, ryngraf, taki mundur, jaki tu panowie dzisiaj mają. To jest, ja myślę, że ja czytałem o przygodach, słuchajcie Państwo, i dokonaniach Łupaszki, tak jak mój ojciec czytał kiedyś i mój dziadek o dokonaniach Kmicica, kiedy czytał Trylogię. I teraz, niestety poznając dzieje tych oficerów i tych dramatycznych wyborów, spotkałem się z czynami wspaniałymi, bohaterskimi. Ale niestety spotkałem się też z takimi czynami, że ludzie w takich mundurach, tak cennych mojemu sercu, potrafili wyprowadzić, tak jak to było podczas rajdu żołnierzy Łupaszki na Litwę Kowieńską w czerwcu 1944 roku, kobietę z niemowlęciem z chałupy, ustawić ją przy studni i strzelić do niej z bliskiej odległości, do niej i do dziecka. Musiałem przeczytać o tym, że żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego podpalali domy, w których były niemowlęta płonące żywce. To jest też część tej historii. I oczywiście, drodzy Państwo, można podejść do tego w ten sposób, jak podchodzą niektórzy i powiedzieć, słuchajcie, jest piękna legenda, musimy jej bronić, Polska jest otoczona wrogami, może byśmy wzięli taką patriotyczną gumkę, myszkę i wymazali z historii tych ludzi te epizody. Albo w jakiś sposób to tak przedstawili, zamateczyli tą sprawę, że w zasadzie winne są ofiary, a nie ci, którzy te domy podpalali. Ale, drodzy Państwo, przecież taka nie była prawda. Musimy już, jeżeli chcemy pokazać tych ludzi takimi, jak oni byli naprawdę, musimy pokazać blask ich z życiorysu, ale musimy również pokazać cień, żeby ten obraz był pełny i żebyśmy to uczciwie do tego podchodzili. Ostatnie zdanie. Drodzy Państwo, probierzem patriotyzmu jest stosunek do ofiar z własnego narodu. Probierzem państwa patriotyzmu jest stosunek do Polaków zamordowanych w Katyniu, w Auschwitz, w ramach ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Ale stosunek do ofiar z innych narodów jest probierzem ludzkiej przyzwoitości. Ja wierzę, że można być patriotą i można być jednocześnie przyzwoitym człowiekiem. To tyle, gwoli wstępu.
Piotr przedstawił wszystkich uczestników, więc przejdźmy od razu do pierwszej rundy. Piotr, proszę, aby odpowiedział krótko, bo w zasadzie mówiłeś już o tym, czy sam fakt walki z komunistami uprawnia do tego, żeby oddawać bohaterom cześć i chwałę? Czy nawet jeśli po drodze popełniali zbrodnie, można uznawać ich za bohaterów? Ja w takim razie dużo mówiłem, to może ja bym mówił na końcu w takim razie. To ja powiem tylko krótko. Tak, to znaczy jestem głęboko przekonany, tak jak Państwu powiedziałem, że na przykładzie może Zygmunta Sędziela Żałupaszki, który jest, nadal podtrzymuje swoje zdanie, że jest wielkim bohaterem, natomiast na jednej szali należy położyć jego zasługi, na drugiej szali te rzeczy, które się wydarzyły, które bym nazwał, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnymi, i dopiero oceniać tą postać. I moim zdaniem, na przykład Łupaszka, ale też inni opisani w tej książce ludzie są bohaterami, ale właśnie bohaterami ze skazą. Pan Leszek Żebrowski ma upaszkę na koszulce. Myślę, że poczuł się wywołany do odpowiedzi. Dobry wieczór Państwu. To, że mam taką koszulkę, to nie jest przypadek. Ja od bardzo dawna takie postacie pokazuję. Staram się od najlepszej strony. Chociaż nigdy nie ukrywam, że tacy po prostu jesteśmy. Raz lepsi, raz gorsi. Natomiast mierzyć i ważyć trzeba całość w naszym życiu. To nie jest tak, że możemy powyrywać poszczególne epizody i pokazać, tak jak w tej książce, skazy na pancerzach, czy powstaje takie wrażenie, że właściwie to nie wszyscy tacy byli, bo my to sobie w małym gronie możemy dyskutować. Wiemy więcej niż inni, więc rozumiemy więcej niż inni. Ale człowiek taki z ulicy, który przyjdzie, kupi książkę, przeczyta, będzie po prostu przerażony. Muszę pochwalić autora za jedną rzecz. Jako jeden z nielicznych, tych, którzy w Czambuł wyciągają w tej chwili, szczególnie przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, właśnie skazy, a nie te ich lepsze czyny, muszę pochwalić Piotra Zygowicza za to, że on ich nie dzieli. Jest taka maniera, bardzo brzydka, żeby pokazywać żołnierzy wyklętych podzielonych, czyli z jednej strony podziemie narodowe, potępione w Czambuł, antydemokratyczni, rasiści, antysemici, wszystko to najgorsze, i druga część, że to podziemie połakowskie, demokratyczne, dobre, z pułkownikiem Rzebeckim na czele. Tak nie było. Po pierwsze, oba nurty były połakowskie, oba wyszły z AK i w obu tych nurtach byli ludzie o bardzo różnych poglądach. Ale teraz już chwalić nie mam za co. Gdy oglądam książkę na tak kontrowersyjny temat, patrzę, co jest na początku, co jest na końcu, wykaz źródeł, biografia, wykorzystane źródła. Proszę bardzo, Piotr Zychowicz, skazy na pancerzach. Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. I coś mi tknęło. 24 lata temu, też przed bardzo znamienną rocznicą, przed 50. rocznicą Powstania Warszawskiego, w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Polacy Żydzi, czarne karty powstania. Czyli przed rocznicą, tak jakby powinszowanie dla tych ludzi, pokazanie, że wy wcale nie jesteście tacy, jak chcielibyście wyglądać i jak o was mówią. To nie są skazy. To są bardzo mocne zarzuty. Porównanie z Gazetą Wyborczą robię nie bez powodu. To, co zrobiła Gazeta Wyborcza, to był paszkwil. I tak nazwałem książkę o tym, co ta gazeta zrobiła. Ale w tym przypadku muszę oddać honory Michałowi Ciepemu i Adamowi Michnikowi, że oni w tym paszkwilu podali źródła, cytaty z książek, tytuł, strona, rok wydania, cytaty z dokumentów, archiwum, sygnatura, karta. W tej publikacji tego nie ma. Ale przede wszystkim straszna w swojej wymowie okładka. Jest to grupa żołnierzy z pierwszej kompanii kadrowej, którą dowodził Romuald Reis Bury. Oni wychodzą przy rezurekcyjnej 9 kwietnia 1944 roku w Turgielach. Inne miejsce, czyli daleko od wydarzeń, których później dotyczy sprawa Romualda Reisa Burego, inna organizacja, bo to jest Armia Krajowa, tu jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, i inny czas. Prawie 2 lata różnicy. Na tej okładce można rozpoznać 4 osoby.
Pierwszy idzie Romuald Rice, dowódca tej kompanii. I jego w jakiś sposób do tych wydarzeń przypisujemy, bo w większości tych miejsc rzeczywiście był. Następne osoby nie miały i nie mają, nie będą miały z tym nic wspólnego. Te osoby już nie żyją. Za Burym idzie jego zastępca, podporucznik Franciszek Graziewicz, pseudonim Bossy. Ujęty w październiku 1944 roku w Wilnie przez NKWD, skazany na 10 lat łagrów. Odsiedział wyrok, następnie jeszcze dostał rok i 2 miesiące zesłania. On nie był z Burym 2 lata później, nie był w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym i nie był na Podlasiu. Ten człowiek, który ma palce przy czapce, prawdopodobnie ją poprawia. To jest Tadeusz Kuberski, pseudonim Wyrwa. Aresztowany jesienią 1944 roku przez bolszewików, zesłany do Kaługi. To jest dowódca 3. plutonu tej kompanii. Następny rozpoznawalny, ten, który jest w środku, najwyższy, z pochyloną głową, z białym kołnierzem, to jest Edward Plaskowski, pseudonim Pik. On wylądował w Orkucie. Ich nie było. Jakim prawem są te osoby, jakbyśmy im dzisiaj spojrzeli w oczy, gdyby to oni byli, albo ich rodziną, jeśli z drugiej strony mamy wyjaśnienie. Płonące wioski, masowe egzekucje, grabieże i gwałty, zabójstwa niewinnych cywilów i jeńców i tak dalej. Co te osoby mają z tym wspólnego? Śmiem twierdzić, Piotrze, że nie byłeś w żadnym archiwum. Nie widziałeś dokumentów, które cytujesz. Najprostsze rzeczy. Tak zwany notatnik Józefa Kurasia Ognia. Znamy go w 3 wersjach. Pierwsze, manipulacja dokonana przez ćwierć czy 1/8 inteligenta Władysława Machejka, takiego komunistycznego propagandzisty, który to napisał, wydał. Oczywiście wszystko jest w całości zanegowane, odrzucone, bo jest od początku do końca sfałszowany. Drugi etap to był pułkownik Stanisław Wałach, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, który te same notatki, rzekome notatki Ognia, opublikował w nieco złagodzonej wersji, ale też nieprawdziwe. I trzecia wersja, która jest znana, którą się naukowcy, publicyści posługują, to jest odpis zrobiony w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego z prawdziwych prawdopodobnie notatek Ognia, ale ten odpis też nie jest prawdziwy. Jest pomylenie dat. Ogień notował ręcznie. Zresztą to jest na zdjęciach. Są zdjęcia, gdzie on sobie zapisuje. To jest odpis na maszynie. Podałeś, że dokładnie 5 maja 1946 roku, zobacz w książce, jest mordowanie Żydów. Pod datą 5 maja w tych notatkach majora Józefa Kurasia Ognia mamy rzecz następującą. Obława, rozbicie, złapano dziadka i babkę, batalion operacyjny Kraków, Nowy Sącz, Katowice, wojsko. To jest spis o pacyfikacji terenu. Tu nie ma żadnego mordowania Żydów. Nie widziałeś tego dokumentu, natomiast skądś prawdopodobnie przepisałeś. A tu trzeba było zaznaczyć. Obszerny cytat z bardzo ważnej publikacji, mało znanej, właściwie niedostępnej, są to wspomnienia Zygmunta Błażejewicza, pseudonim Zygmunt, z brygady majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki. Ta książka wyszła w bardzo małym nakładzie 15 lat temu. Przepisywałeś z tej książki? Widziałeś tą książkę? Błażejewicza? Tak. Obszerne fragmenty tej książki zostały... Ten cytat jest sfałszowany, żeby uprzedzić... Nie, ale momencik, no, obszerne, pytasz mnie, obszerne fragmenty, wypisy z książki Błażejewicza są wydane, jeśli dobrze pamiętam, przez Fundację Niepodległości Kartę i nie wiem, czy przez IPN, takiej książce Wyklęci z Biur Źródeł. Jest tam olbrzymie części tej książki. Czyli z książki nie korzystałeś, a w książce jest zupełnie coś innego, niż ty zacytowałeś. Tekst tego, co opublikowałeś, jest bardzo nieprzychylny dla niego, wprost straszny. W rzeczywistości wpis Zygmunta Błażejewicza jest zupełnie inny.
Sprawa wierzchowi. Mówię, za mało czasu mamy, żeby tym wszystkim się posługiwać. Przywołujesz dokument z 20 maja 1945 roku szefa sztabu Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych, majora Zygmunta Roguskiego, pseudonim Felix. Widziałeś ten dokument? Czy widziałem dokumenty? Tak. Tak, zamówiłem wszystkie dokumenty. Czyli taki dokument według ciebie jest? Słuchaj, ja, jeżeli chodzi o projekt wierzchowiny, bo jeżeli mogę... Nie, chodzi o dokument przywołany w książce i przywołany z datą i z podpisem. Jeżeli chodzi o wierzchowińską zbrodnię, zarzucasz mi, że nie byłem nigdy w archiwum, chcę ci powiedzieć, jeżeli chodzi o wierzchowiny, widziałem wszystkie dokumenty, które są w IPN-ie, 18 tom akt śledztwa, także dokumenty, które po walce pod Hutą zostały przejęte przez UBC, dokumenty NZ-owskie, ich odpisy. Okay. Dobrze, w książce jest wprost podane. 20 maja 1945 roku major Zygmunt Roguski, pseudonim Felix, wydał rozkaz, między innymi pacyfikacji Ukraińców. Ten dokument wygląda inaczej. Jest to rękopis, nie jest to rozkaz, to jest list do dowódcy oddziału, którego wita w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych. To jest przejście z AK, czy ze struktur poakowskich do NSZ-u. Bez daty, tu daty 20 maja nie ma. Ten dokument powstał prawdopodobnie w dwóch, trzech ostatnich dniach kwietnia 1945 roku. Wiemy to stąd, kiedy ten oddział przeszedł pod zwierzchnictwo Narodowych Sił Zbrojnych. Major Roguski podpisał ten dokument pseudonimem Ocel. W tym czasie posługiwał się takim pseudonimem. Więc tego, co tu przywołałeś, nie ma. Nie wolno pisać książek, nie mówię o temacie. Temat jest potrzebny i ktoś to wreszcie zrobi. Ale nie wolno pisać książek w ten sposób, że wybieramy sobie dowolne fragmenty, przytaczamy dokumenty, których nie ma, podajemy źródła, które nie istnieją i z tego robimy paszkwil. Ja to mogę tylko tak nazwać. Ci ludzie się nie obronią. I kto ich obroni? Pójdzie w świat przekaz, że ci żołnierze wyklęci to są właśnie tacy. Tak jak w tej książce, według tej książki napisał sam o sobie Zygmunt Błażejewicz, pseudonim Zygmunt. On zmarł niedawno. 1 kwietnia ubiegłego roku, 99 lat. Pewnie i tak by się nie bronił, ale chyba dobrze, że nie żyje i do niego ta wiedza nie dotrze, że jego wspomnienia są w obecnej Polsce w taki sposób fałszowane. Bo to jest fałsz. Nie wolno opuścić z cytatu rzeczy i nie zaznaczyć, a wybrałeś tylko to do wyrzucenia, czy wziąłeś po kimś, co nie pasowało do ogólnej narracji, że oni byli źli, że oni byli odrażający. A ten człowiek ma wątpliwości moralne. Opisuje później, co się dzieje, o czym się dowiedział. To chodzi o egzekucję, czego przedtem nie wiedział. W książce, w jego wspomnieniach to jest. Tu tego nie ma. Piszesz o mordowaniu Niemców w miejscowości Mittenheide. 70 ofiar cywilnych. Poszły oddziały, spacyfikowały w Prusach Wschodnich miejscowość. Nic takiego nie miało miejsca. Zginęło 13 osób, żadne 70. Są dwie ofiary śmiertelne, jest dwoje dzieci, ale to w walce, kiedy jest z obu stron wymiana ognia, jest to możliwe i to się zdarza. Takiego wydarzenia jak to nie było. Około 15% książki to są zbrodnie Polaków popełniane na Niemcach w roku 1939. Na przykład w Bydgoszczy, 3-4 września i powołujesz się na bardzo specyficzne źródło. Profesor Włodzimierz Jastrzębski, który do roku 1989 jako funkcjonariusz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pisał inaczej, a później po zmianie pod nowym panowaniem prawdopodobnie pisze już zupełnie inaczej, że żadnych prowokacji nie było, Niemcy się nie bronili, Polacy napadali, mordowali ludność cywilną. Są wydane w ostatnich latach zbiory dokumentów dotyczące Bydgoszczy. Dokumentów pisanych 3-4 września przez wojsko, policję, urzędników państwowych. Tych dokumentów nie da się zanegować. Tam są opisane pojedyncze przypadki samosądów na Niemcach. Pamiętajmy, jaki to jest czas. To jest okres wojny.
bardzo brutalny. Ale nie ma tysięcy ofiar. Tam łącznie ginie naprawdę niewiele osób. Skąd te tysiące się wzięły? To jest goebbelsowska propaganda z 1939 roku. Czy my do niej wracamy i na jakiej podstawie? Jakie mamy prawo? Mamy powstańców warszawskich, którzy mordują Niemców. Tak, rozstrzeliwali. Każdy Ukrainiec, Łotysz, Litwin w służbie niemieckiej z SS Wachmannschaften był rozstrzeliwany. Rozstrzeliwani byli gestapowcy czy SS-mani, jeśli się dostali w ich ręce. Ale nie Wehrmacht. Tych przypadków na ogół nie było. A pamiętajmy, czy było powstanie warszawskie. To nie był turniej rycerski. Tu się płaszczemy, kłaniamy, damy patrzą, a my się tak potykamy na te kopie, które mają drewniane kule na końcu i co najwyżej to może być z konia. Nie wolno takich rzeczy robić bez pokazania całego szerokiego tła. Jak to było naprawdę? Skąd to się wszystko wzięło? I pamiętajmy, jeśli dokonujemy ocen moralnych, to inna jest sytuacja napastnika, a inna ofiary. Jeśli ja pójdę teraz do parku, zadźgam nożem kogoś, to ja jestem najgorszy zbój, godzien potępienia. Ale jeśli ja pójdę do parku i mnie napadną zbóje, a ja się będę bronił i komuś zrobię krzywdę, to mnie wolno wszystko, a im nie wolno nic, bo oni są napastnikami. Czyli tak jak mówię, tak tych książek pisać nie wolno. Ta książka powstanie, czy taka książka, ale na źródłach, na zbadaniu tego wszystkiego. Podajesz cztery oddziały IPN-u, które są rzekomo przez ciebie wykorzystane. Co to znaczy? Akta protokołu rozprawy głównej procesu Wierzchowińskiego. Nie ma czegoś takiego. Skąd ten zapis? Pod taką nazwą jest jakiś dokument, jakiś zbiór dokumentu? Tak, 18. Akta protokołu rozprawy głównej procesu Wierzchowińskiego to się nazywa inaczej. Czyli trzeba tu dochowywać wierności. I w każdej innej sprawie, o której mówimy... Właśnie, tak. Dobrze, ale... Przepraszam, wypowiedź. Chciałbym dać Piotrowi Skowiewiczowi możliwość odpowiedzi, zanim dojdą do głosu pozostali goście. Piotr, możesz się odnieść? Nie, no oczywiście. No, Leszek, strasznie dużo tu jest rzeczy poruszyłeś. Pierwsza sprawa, no, wypisałem sobie tylko takie podstawowe rzeczy. Raz. Powiedziałeś, że po przeczytaniu mojej książki ludzie będą mieli wrażenie, że wszyscy wyklęci byli mordercami i potworami. Cytat z mojej książki, możecie Państwo to sprawdzić, jest następujący. Ta książka jest o marginesie. Wyraźnie to pokazuje, to jest bardzo wyraźne zastrzeżenie. Piszę o tym, że wyklęci dokonali kilkunastu tysięcy akcji zbrojnych, że walczyli głównie z KBW, UB, NKWD i innymi sowieckimi formacjami. I że ta książka jest o marginesie. To jest raz. I nikt, kto potrafi czytać ze zrozumieniem, tego typu wniosków z tej książki nie wyciągnie. Dwa. Bardzo mocno w tej książce polemizuję właśnie z tego typu środowiskami, do których mnie zaliczyłeś, które przez pokazywanie czarnych kart niektórych żołnierzy wyklętych próbują kompromitować cały ruch żołnierzy wyklętych, ponieważ tak jak piszę w tej książce, nie wierzę w zbiorową odpowiedzialność, w zbiorową kolektywną winę, tylko uważam, że wina i odpowiedzialność jest indywidualna i bardzo jasno to zaznaczam. Pokazuję, że zbrodnie sowieckie i komunistyczne na Polakach i na wyklętych były znacznie, znacznie bardziej drastyczne niż zbrodnie wyklętych. To są cytaty z tej książki. W związku z tym twoje przedstawienie mojej książki jest nacechowane nieprawdopodobnie złą wolą. Wytykasz mi, przypisujesz mi intencje, których nie tylko nie mam, ale z którymi to w tej książce polemizuję. I to jest nie fair, Leszku. I twoje pisarstwo i twoje, za które bardzo się cieszę, że wśród młodego pokolenia pokazujesz i propagujesz wiedzę o wyklętych i o bohaterach, tak jak powiedziałeś na wstępie o tych lepszej ich stronie, jednak nie możesz w imieniu tego potępiać w czampu każdego, kto próbuje pokazać też ten prawdziwy obraz, tą drugą stronę, bo twoja historia podawana jest historią jednowymiarową i płaską. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o archiwa, nie wiem dlaczego rzekomo te dokumenty w tych przypadkach, w których miałem jakieś wątpliwości, zamawiałem z IPN-u, czytałem te dokumenty, przykład dokumentów wierzchowińskich jest tego najlepszym przykładem i
cytat to i ta nazwa, którą przytoczyłeś, istnieje na tych teczkach. Ja to widziałem, te dokumenty te czytałem i nie wiem dlaczego uważasz, że rzekomo, no co, wpisałem do bibliografii rzeczy, których nie czytałem. To jest kolejna sprawa. 12 lat temu. Jeżeli chodzi o wierzchowiny, kolejny przykład, ogień. Znowu, jeżeli by Państwo posłuchali tego, jaki Leszek Żebrowski przedstawił, to jak ja przytoczyłem fragment rzekomego dziennika Józefa Kurasia Ognia, to byście Państwo mieli zupełnie odmienne wrażenie, niż to napisane zostało przeze mnie w rzeczywistości. Zajrzyjcie do tej książki. Ja właśnie pokazałem, że Jan Tomasz Gross w swojej książce o powojennych zbrodniach Polaków na Żydach ten dokument cytował. Ja pokazuję właśnie, że zacytował wersję sfabrykowaną przez UPC-ję, że tak w tym dokumencie nie było i pokazuję, że Gross zrobił to, najprawdopodobniej, aż wszyscy wiedzą, że ten dokument jest fałszywy, zrobił to, żeby powiększyć, przedstawić Kurasia w złym świetle i fragment tego uznawanego przez historyków za najbardziej zbliżony do prawdy dokumentu, jeżeli chodzi o wersję Dziennika Ognia, przytaczam za Maciejem Korkuciem, znakomitym historykiem, który zajmuje się ogniem. I kolejna sprawa, no już możemy oczywiście wejść w Bydgoszcz, ale Leszku, znowu mieliśmy rozmawiać o żołnierzach wyklętych, a ty opowiadasz o Bydgoszczy roku 39. To jest książka. Cel, tak, ale powiem ci, jaki jest cel w tej książce. Nie żadne 15%, tylko kilka stron. A celem, drodzy Państwo, tego, czym się od Leszka Żebrowskiego nie dowiedzieliście, dlaczego napisałem o tych przypadkach, kiedy Wojsko Polskie w 39 roku dopuszczało się niestety również na ludności cywilnej niemieckiej zbrodni, był właśnie taki, żeby pokazać, i tego Leszek Żebrowski nam, drodzy Państwo, nie powiedział, że nie tylko żołnierze wyklęci dopuszczali się takich czynów, bo w Polsce wrodzy żołnierzy wyklętych wytwarzają takie wrażenie, drodzy Państwo, że wszystkie polskie formacje niepodległościowe były cudowne i tylko ci nieszczęśni wyklęci mieli jakieś złe karty i czarne karty na swoim koncie. A tymczasem taka jest natura wojny. To nie jest tak, że wyklęci byli po prostu źli. Taka jest natura wojny, że wszystkie polskie formacje, które brały udział w walkach różnych na różnych frontach, zawsze jakiś procent tam był ludzi, którzy dopuszczali się tego typu rzeczy. I akurat, ponieważ z Bydgoszczą jest, Leszku, taki przykład, ponieważ znam się na tym akurat całkiem nieźle i czytałem ten tom dokumentów, o którym ty mówiłeś i pomyliło ci się, ponieważ Goebbels 11-krotnie, i tak jest tam w historiografii, zawyżył straty Niemców z polskim paszportem, polskiego obywatelstwa w tych pierwszych dniach kampanii wrześniowej, i powiedział, że zginęło ich 58 tysięcy. Tymczasem 11-krotnie, bo w rzeczywistości te straty ocenia się na około 4-5 tysięcy ludzi. Część z nich zbombardowana przez Luftwaffe, ale niestety część zginęła w tak zwanym Marszu Śmierci Dołowicza i część z nich zginęła w Bydgoszczy i w innych miejscowościach na Pomorzu, ale to naprawdę nie jest tematem naszej debaty. Jeżeli chcesz, to zorganizujmy debatę o Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy, ale naprawdę to trzymajmy się, proponuję żołnierzy wyklętych, ale przede wszystkim dajmy powiedzieć coś pozostałym uczestnikom tej dyskusji. To tylko dokończę, bo ja mówiłem o sprawach formalnych, o dokumentach, których albo nie ma, albo które zostały przez niedopuszczalne wyjątki, wyrzucanie fragmentów sfałszowane. W tych tak zwanych notatnikach Ognia. Pod tą datą jest pacyfikacja przeprowadzona przez wojsko. Rozkaz 20 maja 1945 roku przed wierzchowinami nie istnieje. Nie ma takiego rozkazu. Jest zupełnie coś innego. Wspomnienia porucznika Zygmunta zostały okaleczone i tak dalej. A co do Bydgoszczy? Badania Tomasza Kińcińskiego, badania Gindera Schuberta, historyka niemieckiego. Bydgoska Krwawa Niedziela. Śmierć legendy. Tak się ta... Leszek, ale ta książka jest przez historyków zawodowych oceniana jako książka w ogóle bezwartościowa. Wszystkie ofiary poświęcone Żydgoszczy w okolicach to są 365, to jest 365 osób z Bydgoszczy i tak dalej. No, ale a masz, ma tysięcy ofiar. Ale no, Bydgoszczy będzie wskazać. Marsz śmierci do Orłowicza. Ale Leszek, przecież mówisz o rzeczach, których nie masz bladego pojęcia. Marsz śmierci do Orłowicza. No. Szanowni Państwo, jeśli nie macie nic przeciwko, to zakończymy
na rzecz ten wątek. Oddam Państwu głos przy drugiej rundzie, a chciałbym, aby wypowiedzieli się pozostali goście. Odeszliśmy zdecydowanie od tematu. Chciałbym zapytać, czy za sam fakt walki z komunistami należy się cześć i chwała, że to się po drodze na pewno odwrotnie. Ale tam już Karol Bek. Oczywiście bezdyskusyjnie tak. Akurat należę do tej grupy ludzi w Polsce, którzy zajmują się problematyką szeroko pojętej walki z komunizmem, nie tylko w Polsce, ale de facto na całym świecie w latach 1890. I tego rodzaju zdarzenia, jak zbrodnie, są cechą charakterystyczną praktycznie każdej walki prowadzonej od, powiedzmy sobie, wojny domowej w Finlandii w roku 1918, którą prowadziła Biała Gwardia, dowodzona wtedy przez generała, później marszałka Mannerheima, poprzez białogwardzistów walczących w Rosji w latach 18-20, poprzez wojnę domową w Hiszpanii, poprzez II wojnę światową, różnego rodzaju formacje, które na froncie wschodnim i w partyzantce ścierały się z bolszewizmem, i wojnę w Korei, w Wietnamie, i wszędzie mamy tą samą sytuację. Czyli dochodzi w różnych okolicznościach do różnych niecnych zdarzeń, czyli konkretnie do zbrodni wojennych. Ci, którzy je popełnili, walczyli o szczytne ideały, walczyli z bolszewizmem. Dlatego też uważam, że nie ma powodu, dla którego mielibyśmy z tytułu popełnionych przez nich zbrodni ich deprecjonować i redukować. No, wezmę taki klasyczny przykład, być może pan profesor się tutaj ze mną nie zgodzi, ale kapitana Romualda Rajsa. No, obok zdarzeń, które związane są z egzekucją furmanów, za którą ponosi osobistą odpowiedzialność, bo wydał ten rozkaz, mamy do czynienia z odpowiedzialnością pośrednią, jeśli chodzi o Zanie, bo wysłał pluton pana podporucznika Bitnego, który po strzelaninie tą wieś podpalił i zginęły 24 osoby, w tym kobiety i dzieci, bynajmniej nie w strzelaninie, bo ze strony NZW nikt nie zginął. I w przypadku Zaleszan mamy sytuację podobną odpowiedzialności pośredniej, ale nie sposób jest redukować tylko i wyłącznie życiorysu oficera, który ostatecznie zginął walcząc o wolną i niepodległą Polskę w kazamatach bezpieki, do zbrodniczych czynów, których się gdzieś tam na pewnym etapie swojego życia dopuścił albo dopuścili się jego podwładni. Tutaj kwestia jego odpowiedzialności jest oczywiście w zależności od wsi różna. Dlatego, że ten człowiek miał na swoim koncie również wiele pozytywnych dokonań. Walczył w strukturach Armii Krajowej 3 Brygady Wileńskiej. To zdjęcie, o którym tutaj pan Leszek Żebrowski mówił, jest właśnie zdjęciem z tego okresu. Był żołnierzem, dowódcą pierwszej kompanii szturmowej, jak mi się wydaje, nie kadrowej. Był również dowódcą drugiego szwadronu w 5 Brygadzie Wileńskiej majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki, walczył na terenach Białostoczyzny i potem we wrześniu po rozwiązaniu brygady przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i tam prowadził swoją działalność aż do urlopowania w 1946 roku i wyjazdu do Karpacza, gdzie został aresztowany, jak wiadomo, skazany na karę śmierci i stracony w 1950 roku. I pomimo tych zbrodni i odpowiedzialności za niektóre z nich, ja uważam, że redukowanie życiorysu tego oficera tylko i wyłącznie do tych wydarzeń jest jakimś tam aktem niesprawiedliwości. I to dotyczy oczywiście nie tylko Burego, nie tylko Łupaszki, bo tak samo oceniam wielu innych dowódców, nie wiem, białoruskich, ukraińskich, niemieckich, jakichkolwiek. Walczyli za swoje ojczyzny, zginęli. Oczywiście zdarzyło im się czasem popełnić niecne czyny, ale nie jest to powód do tego, aby dzisiaj formułować tylko i wyłącznie taką zdecydowaną, jednoznaczną, potępieńczą frazę, że ci ludzie nie mają prawa być honorowani, bo w moim przekonaniu mają jak najbardziej. Dziękuję bardzo za komentarz.
Poproszę o odpowiedź profesora Olega Łapieszonka. Upowcy też? Muszę powiedzieć, że nie zgadzam się ze swoimi przedmówcami wszystkimi. Ja wiem, po co tutaj jestem. Bo moim zdaniem, jeżeli przez szeregi żołnierzy wyklętych przewinęło się 120 tysięcy ludzi, to chyba można znaleźć takich, którzy kobiety i dzieci mordowali. I cała nasza dyskusja toczy się wokół kilku osób w zasadzie. I to, że na przykład tu, na tej okładce jest góry, to dla mnie jest raz, to pan Żebrowski ma rację, że właśnie niepotrzebnie są tutaj ludzie, którzy nie mają nic z tymi czynami Burego na Podlasiu do czynienia. Ale z mojego punktu widzenia jest to dalej rozpowszechnianie ikony żołnierzy wyklętych. Właśnie Bury jest ikoną, właśnie Łupaszka, ale dlaczego właśnie oni? To jest moje pytanie. No właśnie, ale dlaczego niektórzy z tych 120 tysięcy, którzy takich czynów nie dokonali? Dla mnie jest to po prostu absolutnie niezrozumiałe. Nie mówimy przecież o żołnierzach wyklętych jako takich, tylko o konkretnych osobach. I byli dowódcami, to przecież. No ale inni też byli dowódcami. Mieli swoje oddziały, przeprowadzali akcje, toczyli jakieś potyczki i o nich prawie nikt nie wie. Bo cała dyskusja sprowadziła się do tego, czy bohaterami są Łupaszka, Bury, Ogień. Jeżeli by zapytać Polaka, który cokolwiek interesuje się historią, kto był żołnierzem wyklętym, proszę wymienić trzech, to wymienią tą trójcę. I ja tego nie mogę zrozumieć. Jak można właściwie jak te trzy osoby mogą zasłonić 120 tysięcy innych, którzy walczyli o Polskę i nic takiego nie mają na sumieniu. Dziękuję bardzo. W 2007 roku Zygmunt Bauman udzielił wywiadu Guardianowi. Porównał tam walkę w szeregach KBW z podziemiem niepodległościowym do współczesnej wojny z terroryzmem. Oczywiście stawiając się po stronie tych dobrych, którzy walczą z terrorystami, wniosek jest taki, że żołnierze wyklęci byli tymi właśnie terrorystami, z którymi on walczył, usprawiedliwiał się w taki sposób. I pytanie, czy publikowanie takiej książki nie daje argumentu obrońcom tych wszystkich SB-ków, że zobaczcie, przecież oni mordowali ludzi, rzeczywiście to porównanie do terroryzmu nie jest nieuzasadnione. Piotr Zychowicz. No, nie ukrywam, że to jest trochę cytat z mojej książki. No, to jest jedna z właśnie test przewodnich tej książki. Drodzy Państwo, oni sobie świetnie radzą bez Piotra Zychowicza i bez tego i tych artykułów, które próbują właśnie przedstawić przez pryzmat czynów nielicznych całą zbiorowość, było i jest sporo. Natomiast nie może być tak, że ze względu na to, na tej zasadzie, na złość mamie odmrożę sobie uszy, prawda? Czyli jeżeli Gazeta Wyborcza nie lubi, czy tam inne media nie lubią żołnierzy wyklętych, to my mamy w takim razie iść po drugiej skrajności i przemilczać te ciężkie, trudne karty z ich dziejów. W książce staram się właśnie pokazać, że żołnierze wyklęci walczyli, i to jest bardzo ważne, z kim oni walczyli. To znaczy, to, co dla żołnierzy wyklętych było największą patologią i absolutnym marginesem, dla bolszewików było normą. Żeby to Państwu pokazać na takim przykładzie. Po pierwsze, żołnierze wyklęci, jeżeli wpadali w ręce, o tym się bardzo często zapomina, nie można przedstawiać tego w ten sposób, że no, skoro żołnierze wyklęci dokonywali, część z nich, podkreślam, takich niecnych czynów, no to komuniści, automatycznie władza, która ich zwalczała, była dobra. No jest to rzeczywiście bzdura, ponieważ ta władza była najbardziej totalitarnym i przerażającym reżimem w dziejach świata. Żołnierze wyklęci, jeżeli dostawali się w ręce sowieciarzy i komunistów, no to byli, znacie Państwo to świetnie, zsiadzali na odwróconych stołkach, odbijano im nerki, zrywano im paznokcie, mordowano ich w sposób bardzo drastyczny. W związku z tym
Czerwoni utopili Polskę we krwi po wojnie. Ich ofiary szły w tysiące, dziesiątki tysięcy, a tutaj mamy do czynienia z sytuacjami jednak, kiedy w tych, to są rzeczy albo pojedyncze przypadki, a największa taka zbrodnia to jest oczywiście słynna pacyfikacja Pawła Okomy i 366 osób, tak się przyjmuje, czy mniej więcej to jest ten rząd wartości, to jest pewna dyskusja. W związku z tym, jak Państwo widzą, trzeba zawsze mieć proporcje i porównać, pokazywać, oczywiście mówić prawdę, ale pokazywać też, że ta druga strona była znacznie bardziej represyjna. I tutaj też mogę też Państwu pokazać, w jaki przykład komuna to rozgrywała. Znaczy, no to Leszek Żebrowski na przykład wspomniał o mordzie w Wierzchowinach. To była taka miejscowość właśnie ukraińska, sprzyjająca, tak uznawana była za sprzyjającą władzy komunistycznej i tam został i oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Tu też jest pewna dyskusja na ten temat. Wszedł do tej miejscowości i dokonał tam mordu na miejscowej ludności cywilnej. Ten mord został przez żołnierzy, przez władze komunistyczne, potem można powiedzieć, że to był prezent dla komunistycznej propagandy, bo komunistyczna propaganda ten mord nagłośniła w sposób nieprawdopodobny, nadała mu olbrzymi propagandowy rezonans, pisały o tym gazety, nawet specjalny proces został urządzony w Warszawie, rzekomych sprawców tego czynu, bo prawdziwi zginęli. Tam tylko jeden z tych ludzi, który zasiadł na sali oskarżonych, jak ja na ławie oskarżonych, rzeczywiście był w Wierzchowinach. I drodzy Państwo, no, komuniści chcieli pokazać, proszę bardzo, tutaj żołnierze wyklęci, to są tacy ludzie, czy też wówczas nie mówiono tak, żołnierze podziemia antykomunistycznego, którzy właśnie pacyfikują wioski. Ale jednocześnie, drodzy Państwo, w tym samym czasie oddziały komunistyczne, oddziały UB, KBW, Ludowego Wojska Polskiego dokonywały masakr w wioskach ukraińskich, których ofiary szły też również w setki, ale były takie przypadki, że jednego dnia tam blisko osób zabiły, prawda? W związku z tym w tej książce staram się właśnie podjąć polemikę z tymi środowiskami, o których mówiłeś i pokazać, że to ta druga strona miała znacznie, znacznie więcej krwi na rękach. Wyklęci walczyli o sprawę słuszną, a druga strona o sprawę niesłuszną. Oni bronili ojczyzny, a tamci na naszą ojczyznę napadli. W związku z tym wydaje mi się, że dziennikarz takiej gazety, czy takiego medium, które próbowałoby w ten sposób przedstawiać historię wyklętych, jak i ty powiedziałeś, w tej książce argumentów raczej nie znajdzie. I muszę Państwu powiedzieć, że przed przyjściem tutaj o 4, czyli 2,5 godziny przed spotkaniem, udzieliłem wywiadu właśnie dziennikarzowi, powiedziałbym, powiedzmy liberalnemu, tak? I proszę sobie wyobrazić, że stoczyłem z nim pojedynek słowny o nie mniejszym natężeniu emocji niż moja przed chwilą rozmowa z Leszkiem Żebrowskim, ale zgadnijcie Państwo, jakie były jego zarzuty do mnie z kolei. No, że Brązowie i że jestem dla tych wyklętych zbyt łagodny i że właściwie ta książka tak naprawdę jest hagiograficzna wobec wyklętych. Także jak Państwo widzą, że jeżeli z obu ekstremalnych, że tak powiem, biegunów są takie zarzuty, no to by się wydaje, że ona, mam wrażenie, starałem się dochować jednak tego, żeby była jako wyważona i pokazywała obraz prawdziwy. Widzę, że pan Leszek Żebrowski jest gotowy do zabrania głosu. Jak wspomniałem wcześniej, taka książka powinna powstać i powstanie. Natomiast ta książka, tak skompilowana, będzie atutem, będzie maczugą dla Adama Michnika, dla Zandberga, dla Joanny Synyszyn. Nikt nie będzie wnikał, czy takie dokumenty są, czy nie. Tylko będzie Piotr Zychowicz napisał. Wasz prawicowiec, zobaczcie, jak możecie to kwestionować. Możemy, bo tak jak pokazałem, niektórych dokumentów nie ma, albo są poprzekręcane, albo są sfałszowane cytaty. Sprawa Wierzchowin, sprawa Burego. To są sprawy, które prawdopodobnie już nie będą zakończone. Przede wszystkim dlatego, że kilkadziesiąt lat opóźnienia, brak dostępu do dokumentów, dzisiaj już praktycznie nie ma świadków, więc te badania będą polegały na tym, że każdy będzie sobie wybierał to, co będzie chciał. Natomiast tu trzeba ustalić całą faktografię, przedstawić dynamikę zdarzeń, uczestników, chociaż tego nawet do końca nie wiemy. Jakie formacje są w Wierzchowinach? Kto tam przyszedł? Kto tego ogromnego na tą skalę od 200 do 400 ofiar mordów dokonuje?
Tam są oddziały NZ-owskie, ale ten oddział jest oddziałem NAKO-owskim. 5 tygodni wcześniej, na skutek rozpadu miejscowych struktur, ta grupa przechodzi do Narodowych Sił Zbrojnych. A tam są także oddziały polakowskie, inne, o nich wiemy. I są procesy tych ludzi w latach 40. 50. Dlaczego to nie jest badane? Dlaczego o tym się nie mówi? Oni składają bardzo dokładne zeznania, które są mniej więcej zgodne z przebiegiem wypadku, że my też tam byliśmy, robiliśmy coś takiego. Nie na taką skalę oczywiście, dlatego że nie było ekshumacji. Komisja ubecka przyjechała 9 dni po wydarzeniach, wykopała 2 ciała i stwierdziła, że było 196 ofiar. Na jakiej podstawie? Na takiej, prawem kaduka, tak napisali. A z drugiej strony, później dogoniliśmy bandę NZ-owską i zabiliśmy 196 bandytów z NZ-u. Ani po tej stronie, ani po tamtej stronie nie było tyle ofiar. Chociaż dokładnie możemy ustalić ofiary NZ-owskie. Znamy 2 oryginalne dokumenty NZ-owskie, które mówią o stratach. To jest rząd 20 osób. W tym także są osoby cywilne z miejscowości, które zostały zamordowane. Później są oczywiście dalsze ofiary, dlatego że Sowieci pacyfikują wieś, mordują na lewo i na prawo, dobijają rannych. Tych ofiar jest znacznie więcej, ale też nie będzie 200. Dlaczego nie ustalamy najpierw faktografii, a później nie mówimy, jak było? Mamy zdjęcie w książce. Zdjęcie bardzo mocne. Ocalałe z masakry mieszkanki Wierzchowin nad swoimi zgładzonymi bliskimi. Zdjęcie ofiar, rzeczywiście. Na tym zdjęciu są ludzie w mundurach. Tylko i wyłącznie w mundurach NKWD. Tego dnia nie było tam NKWD-zistów. Byli NZ-owcy, byli AK-owcy czy postakowcy. Było Ludowe Wojsko Polskie, które też czegoś tam dokonuje. Natomiast NKWD-ziści są później. Więc skąd te zdjęcia? Jeśli NKWD robiłoby takie zdjęcia, to byłaby cała seria. Człowiek, którego osobiście poznałem, szef oddziału, Roman Tudrej, ujęty dopiero w 1957 roku już jako Jan Pomorski, wtedy aresztowany, skazany na karę śmierci, przeżył, mówił zupełnie coś innego. Bezpośredni uczestnik i świadek. Ja z nim wielokrotnie rozmawiałem całkiem prywatnie, przyjeżdżał do Warszawy. Ostatnia rozmowa z nim była przejmująca. Ten człowiek już umierał. Mówi, ja mam raka. Ja już następnym razem się z panem nie zobaczę. Ja mówię, niech pan powie, jak to było naprawdę. On mówi, niech pan zajrzy do mojego śledztwa. Ja później mówiłem wszystko. Ja widziałem 200 makabrycznych zdjęć. Nie wiem skąd. W Wierzchowinach tak nie było. Ja tu mogę przysiąc, bo mnie tu za chwilę nie będzie. Jemu wierzę. Komisji ubeckiej nie wierzę. I wszystkim historykom, czy za przeproszeniem pseudohistorykom, też nie wierzę. Wszyscy się powołują na mityczny rozkaz ogólny, numer 9, z 4 czerwca 1945 roku. Rozkaz do pacyfikacji Wierzchowin. 4-6, 2 dni wcześniej. Bardzo dokładnie pasuje. Gdyby taki rozkaz wyszedł, to mniej więcej właśnie z tą datą. Ale w tym rozkazie są zasady salutowania, są kiedy składać i gdzie sprawozdania, tego typu informacji. Nie ma nic z tego, na co historycy się powołują, że tu rzekomo jest. Więc zanim zaczniemy rozmawiać o tych czarnych kartach tych ludzi, zbadajmy przedtem. Może były czarne, może były jeszcze bardziej czarne i straszne, niż nam się wydaje. Tylko my tego nie wiemy. To jest robienie historii po kilkudziesięciu latach z niczego. Na podstawie fałszywych dokumentów jest do tego bardzo niezdrowa fascynacja aktami ubeckimi śledczymi. Mamy 5 zeznań ludzi, którzy mówią mniej więcej to samo, więc tak było. Proszę bardzo, weźcie jakiekolwiek protokoły i przesłuchaj. Kto z Państwa to widział? Aresztują człowieka, on się nazywa Jan Kowalski. Oni mu wpierają, że jesteś kimś innym, a on się wypiera, że nie. I w tym momencie przesłuchanie przerwano. Następnie jest adnotacja. Przesłuchanie zostało wznowione. Nazywam się tak i tak. Jestem taki i taki. Mam taki pseudonim. Zrobiłem to, to, to i to. W tym protokole to, czego nie ma, mówi nam wszystko, co zrobiono z tym człowiekiem. A później
zeznania były dopasowywane do z góry założonych wniosków. Nie zawsze, nie wszędzie, ale z częścią tak było. Znamy to z procesów tatarowskich. Dlaczego Kuropieska przeżył? Bo się przyznawał do wszystkiego i jeszcze innych ładował do tych swoich zeznań, że jeszcze byli w spisku. Jemu się udało, tylko tą metodą. Jak można fascynować się tylko aktami śledczymi, tylko opracowaniami ubeków, ich różnego rodzaju materiałami i z tego robić historię? Nie wiemy. A skoro nie wiemy, to pochylmy głowę nad tymi ludźmi. Kilkanaście osób, kilkunastu młodych żołnierzy Armii Krajowej, tu, na tej okładce, z pod tytułem Czarne Karty, ale żołnierzy wyklętych. Nie niektórych, nie wybranych. Z tego wynika, że wszystkich. I jeżeli ja mogę... Jeżeli ja mogę tylko jedno słowo zanim, bo czy Jaleszko dobrze zrozumiałem, że to o tych fascynacjach ubeckimi kwitami, to do mnie? Nie, to jest o historyka. Nie, bo mimo, że mieli Państwo wrażenie, że to o mnie, to że Państwo tak. Później wszyscy z tego korzystają. Ta książka ma bardzo dużo innych źródeł, które są użyte, mianowicie i które bardzo rzadko występują w tych propagandowych artykułach i książkach, natomiast wyklętych, natomiast nie są to akta ubeckie, tylko są to, drodzy Państwo, zeznania i wspomnienia ofiar, które przeżyły tę pacyfikację. Daję tutaj głos Białorusinom, daję tutaj głos Ukraińcom, daję tutaj głos Żydom, ale również Polakom, którzy, bo również Polacy, o czym się rzadko mówi, też padali ofiarą czasami tego typu wydarzeń. Jest tutaj bardzo dużo głosów ze strony żołnierzy podziemia, którzy potem o tym opowiadają i chcę również powiedzieć a propos tak absolutnie warsztatowych spraw, no to tak, oczywiście, że na tych przesłuchaniach wyciągano bardzo często zeznania przy pomocy bicia, ale na przykładzie na przykład zeznań żołnierzy z oddziału Rajsa Durego, który puścili z dymem kilka wsi na Białostoczyźnie białoruskich, ci ludzie potem opowiadali również w latach 90. ci, którzy żyli, co tam się działo. Te dokumenty są zdeponowane w archiwum ośrodka Kata. Nikt ich wtedy nie bił. I zapewniam Państwo, możecie tam pójść, to jest niedaleko stąd. To, co oni mówią, to są rzeczy przerażające. Tyle odpowiedzi na to, co mówił Leszek Żebrowski. Historyk oczywiście musi pisać prawdę i to jest jego punkt odniesienia. Nie przejmować się, jak to zostanie odebrane, wykorzystane. Chyba, że pracuje w przestrzeni polityki historycznej. No to jeśli jest tak, no to wiadomym jest, że wyciąga tylko i wyłącznie te pozytywne elementy związane z działalnością danego narodu i polityka historyczna w każdym państwie zmierza ku temu samemu, żeby jak najlepszym świetle przedstawić obywateli swojego narodu na zewnątrz. No i wówczas oczywiście dokonuje się selekcji, zamiata się pod dywan te niezbyt chlubne karty z przeszłości i wyciąga te, które są jak najbardziej pozytywne. Natomiast historyk, który się zajmuje tak zwaną historią czystą, jego dążenie jest zupełnie inne. On musi zmierzać ku prawdzie. I teraz pytał pan profesor, dlaczego na piedestał wyciąga się tych, a nie innych oficerów podziemia antykomunistycznego. Na ogół dlatego, że są to najbardziej znani dowódcy, dowódcy najbardziej znanych, dużych zgrupowań. Zgrupowanie partyzanckie Błyskawice na Podhalu, no to było największe zgrupowanie partyzanckie, które tam działało, stąd też postać dowódcy, no budzi, że tak powiem, zrozumiały punkt zainteresowań u wszystkich, którzy interesują się działalnością podziemia w tym regionie. Jeżeli sobie weźmiemy, nie wiem, Białostoczyznę, no to nie ma drugiej takiej formacji poza 5. Brygadą, która zakończyła tam działalność we wrześniu. Potem była co prawda jeszcze 6. na Podlasiu, jak 3. Brygada Wileńska Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i tu znowu mamy do czynienia z taką, a nie inną postacią kapitana Romualda Rajsa i on z kolei przyciąga to naturalne uwagę historyków. Natomiast ci, którzy działali gdzieś tam w 4., 5., 6., 7. szeregu, no ze zrozumiałych względów nie przyciągają takiej uwagi już historyków, aczkolwiek pewnie, kiedy już wyczerpie się temat związany z wspomnianymi przeze mnie postaciami,
ta sytuacja ulegnie zmianie. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie w odniesieniu do tego, co pan Leszek Żebrowski mówił w kontekście wierzchowin. Ta liczba 196 to jest liczba podawana w meldunkach ubeckich. 166 to jest z kolei nieprawdziwa liczba ofiar ze strony Narodowych Sił Zbrojnych, które rzekomo zgrupowanie Szarego Mieczysława Pazderskiego poniosło w czasie walki pod Hutą 10 czerwca. Rozkaz rzekomy z 4 czerwca 1945 nie jest przedstawiany jako rozkaz na ogół, tylko jako rozmowa, która ma miejsce pomiędzy dowódcą zgrupowania a osobami, które pełniły funkcje dowódców poszczególnych oddziałów. Były tam, jak wiadomo, w skład zgrupowania wchodziły 4 oddziały i tam wtedy została podana informacja dotycząca tego, jak należy przeprowadzić całą akcję pacyfikacyjną, choć oczywiście o rozkazie jest również mowa, natomiast ten rozkaz w ogóle nigdy nikt nie sugerował, że jest związany z wierzchowinami. Ja w każdym razie nie znam takich sugestii. Zdjęcia NKWD, które tam są z oficerami, funkcjonariuszami NKWD, no trzeba pamiętać o tym, że ci mieszkańcy nie zostali od razu pochowani, a więc leżeli tam po chyba 2 czy 3 dniach dopiero nastąpił. A skąd to wiemy, że po 3 dniach? No jest wspomnienie człowieka, który ich chował. Jest zresztą w internecie dostępne, można przeczytać. Jedno wspomnienie, które nam to wszystko wyjaśni. Nie, ja nie mówię, że to wszystko wyjaśnia, ale tak samo jak nie wyjaśniają nam pewne kwestie, nie są wyjaśnione pewne kwestie związane z osobami, które są przesłuchiwane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jeżeli my dzisiaj uznamy, że te akta kompletnie nie są wiarygodne, no to pytanie, dlaczego historycy z nich korzystają? A ja tylko dam jeden przykład. Został swego czasu w roku 49 na skutek przewerbowania przez UB jednego z żołnierzy podziemia aresztowany Zygmunt Libera, pseudonim Babinicz. No i był przesłuchiwany. No, sugeruje pan, że zazwyczaj ci ludzie mówili nieprawdę w trakcie śledztwa. No i w ciągu jednej nocy okazało się, że Urząd Bezpieczeństwa po tych przesłuchaniach sierżanta Libery podjął informację odnośnie tego, gdzie ukrywa się pan kapitan Zdzisław Broński, Łusko. No właśnie tak mówił nieprawdę, że następnego dnia przyjechali tam na to miejsce, otoczyli bunkier podziemny w stodole w Dąbrówce, w którym się pan kapitan ukrywał. No i pan kapitan rozerwał się granatem, popełniając samobójstwo. Także nie formujmy tez a priori, że wszystkie materiały związane z przesłuchaniami są nieprawdziwe. Są i takie, i inne, trzeba je zestawiać ze sobą, analizować, nie można generalizować absolutnie w tej materii. I jeszcze 2 słowa odnośnie Bydgoszczy. Ta liczba rzeczywiście ofiar Bydgoszczy to jest 365 osób, natomiast podana przez Piotra to jest liczba Niemców, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku, będąc obywatelami polskimi na terytorium ówczesnej Rzeczpospolitej, głównie na zachodnich terenach Polski. To jest właśnie ta liczba, dokładnie chyba 5429 osób. I to jest prawdą, została ta liczba zweryfikowana przez niemieckie organy śledcze narodowo-socjalistyczne. Niemieckie organy śledcze, żeby nie było wątpliwości, zamiast Goebbels tą liczbę na bazie tego właśnie materiału zwielokrotnił razy 11 i na to też są dokumenty. Proszę jeszcze o bardzo krótką wypowiedź pana Żebrowskiego. Do wszystkiego się nie odniesiemy, bo nie zdążę, tylko tak nic takiego nie powiedziałem, co pan mi zarzucił, że w tych aktach śledczych jest prawda, dlatego że ci ludzie mówili. Ja mówiłem, że na początku nie mówili, starali się nie zeznawać, ale później zeznawali rzeczywiście i to bardzo dokładnie. Także to czegoś innego dotyczyło. Wspomniał pan, że nie było takiego rozkazu 4 czerwca. Ja to ze sobą mam. To jest właśnie rozkaz i tam nie ma słowa o wierzchowinach. A bardzo wielu historyków posługuje się tym, nie widząc i publikując swoje rzeczy, opierając na takich źródłach, które nie istniały. Dlaczego? Dlatego, że są publikacje, wcześniejsze publikacje. Wszyscy o wszystkim pisali, więc każdy następny może też już to powtórzyć, uznaje to za wiarygodne. Tak robić nie wolno. Użyłem na samym początku tego brzydkiego słowa paszkwil.
nawiązując do paszkwilu wyborczej. Dlaczego? Dlatego, że u ciebie, Piotrze, są takie rzeczy. Kapitan Józef Zadzielski, Wołyniak, obrońca ziemi leżajskiej, okolic, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, tam występujące pod nazwą Narodowa Organizacja Wojskowa. Proszę bardzo. Alkoholik, wielokrotny morderca, pozbawiony elementarnych odruchów moralnych. To nie jest dynamica. To już jest nie, to już jest, to jest dynamica. Żywcem i nie komentujesz. O nie, o nie, mój drogi. Nie, przepraszam, ja muszę ci przerwać. Leszek, to co ty robisz, jest to szczyt absolutnej manipulacji. To, że ty robisz propagandę na swoim kanale na YouTubie i dzieciakom wciskasz takie kity, że Polacy są narodem, który w życiu nigdy nikomu krzywdy nie zrobił i każdy taką zbrodnię, która została popełniona, ty tak potrafisz zamotać tą sytuację, żeby zawsze było tak, że Polacy są narodem nieskazitelnym, ale to, co teraz zrobiłeś, jest to szczyt manipulacji. Drodzy Państwo, ja właśnie w książce zacytowałem, to jest cytat z ukraińskiego historyka, ja pokazuję w książce, w jaki sposób ukraińska historiografia patrzy na Wołyniaka i pokazuje, że nie zgadzam się z tą czarną legendą. I to jest mój komentarz do tego. A ty teraz cytujesz to, że ja to zrobiłem. Twoje zarzuty są tego typu. Pokazuje 175. Pokazuje... Mają Państwo dostęp do książki. Proszę zobaczyć, co tam jest napisane. Jest przywołanie. To nie jest historyk, z tego co wiem. Jedną broszurę napisał o zbrodniach polskich na Ukraińcach. I ten cytat jest prawdziwy. A pod tym, jak widać, zasługi Wołyniaka dla sprawy polskiej całkowicie zdominowały obraz tej postaci malowany przez jego apologetów. Ale nie ma zaprzeczenia, że to wielokrotny morderca dalej, i degenera. Starają się oni albo przemilczeć, albo wręcz usprawiedliwić mordy Zadzielskiego i jego żołnierzy na cywilach. Czyli nie ma zanegowania charakterystyki tej osoby. Przeczytaj uważnie to. Są to dwa cytaty. Jeden jest cytat hagiograficzny z polskiego opracowania, a drugi cytat jest skrajnie negatywny i pokazuje właśnie rozpiętość opinii, z którymi się nie zgadzam. Cały ten rozdział na tym polega. Jest to wstęp do rozdziału, w którym pokazuje, że historycy polscy nastawieni apologetycznie do Wołyniaka przedstawiają go jako świętego, a Huk, i to jest stanowisko, co podkreślam w historiografii ukraińskiej, przedstawiają go jako potwornego zbrodniarza. A ja staram się w tej książce, co podkreślam zaraz, i taki jest sens tego rozdziału, pokazać, że ani czarna legenda, ani biała legenda nie jest prawdziwa, tylko trzeba na Wołyniaka patrzeć z obu tych perspektyw i pokazywać wszystkie jego dokonania. Składać z jednej strony na szali jego zasługi dla ludności polskiej, a z drugiej strony to, co jego żołnierze zrobili ukraińskiej ludności cywilnej. I nie możesz dopuszczać się takich manipulacji, bo jest to po prostu skandaliczne. Przytoczenie takiej opinii zostaje i ona, tak jak powiedziałem, nie jest zanegowana. Wspomniałem na początku doktora Kazimierza Krajewskiego, człowieka, który zrobił więcej na temat żołnierzy wyklętych, niż wszyscy inni historycy, publicyści razem wzięci. Człowiek, który zna archiwa, który ma relacje, dopóki jeszcze ci ludzie żyli, on z nimi rozmawiał, ma olbrzymi dorobek intelektualny, jako historyk. Kazimierz Krajewski uprawia infantylną, plemienną historię, takimi zasadami się kieruje, Tryglodyta z maczugą. Jak można... Nie napisałem o nim, że z Tryglodytą z maczugą. Leszek, infantylna, plemienna ale zasada. Jaki z maczugą? No to, a co to jest to ma plemienną zasadę? Ale kto to jest Tryglodyt? Ja napisałem o nim, że jest Tryglodytą z maczugą. Strona 39. I że jest Tryglodytą z maczugą? Nie, Tryglodyta z maczugą to jest moje określenie osoby, która kieruje się infantylną, plemienną zasadą. Czyli to jest Leszka Żywrzyckiego. To jest zniżenie się z ludzkości gdzieś tam do... Leszku, ja się odnosiłem... Nie wolno tak pisać o innych osobach. Ale ja tak nie robiłem, ty to powiedziałeś przecież, sam się do tego przyznałeś przed chwilą. Ja napisałem, odnoszę to do fragmentu, mogę ja Państwu opowiedzieć o tym, jeżeli to Państwa interesuje, o co mi tutaj chodziło. Sytuacja dotyczyła... Odeszliśmy od tematu, ja chciałbym, abyśmy dokończyli ten punkt, chciałbym oddać głos profesorowi Olegowi Ładczynkowi. Przypominam, że pytanie dotyczyło, czy taka książka, wyciąganie zbrodni żołnierzy wyklętych może posłużyć do usprawiedliwienia innych zbrodniarzy. Jak pan to rozumie, innych zbrodniarzy? Tak jak mówiłem, Zygmunt Bauman usprawiedliwiał się, że walczył z terrorystami. Nie, no to przecież mowa nie o tym, bo to właśnie bardzo wygodna zasłona, że o proszę, oni byli tacy i
właśnie z tego powodu odwoływanie się do tych kilku osób, które służą za zasłonę dla tych, którzy mordowali tych żołnierzy wyklętych, którzy zaprowadzali w Polsce komunizm, ma takie skutki. I ja na to przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę. Ale też chciałem, jak już tego słuchałem, chciałem powiedzieć, że no, dla Ukraińców było chyba wszystko jedno, czy mordowali żołnierze z połakowskich formacji, czy z NSZ-u, czy też z tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, bo dla nich to wszystko było polskie wojsko. I no, to jak panowie między sobą dyskutują, albo to, że, no bo pan Zychowicz zwraca uwagę, że właśnie tutaj broni jednej formacji niesłusznie oskarżanej, bo inne są takie. Pan Żebrowski z kolei znowu wylicza, z jakich tam byli formacji. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Nawet ci żołnierze Wojska Polskiego, tak zwanego Ludowego, oni też pewnie uważali się za polskich patriotów. Też uważali, że mszczą się za winy Ukraińców dokonanych gdzieś tam dalej. Pewnie pochodzili, jak niejednokrotnie było z Wołynia. Dlatego takie rozróżnianie moim zdaniem jest nieuprawnione, że jedna to zbrodnia żołnierzy wyklętych, inna zbrodnia komunistyczna. Ale tylko na to tak zwrócić uwagę, bo to nie jest meritum sporu. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że właśnie koncentrując uwagę na tych kilku ikonach żołnierzy wyklętych, po prostu oddaje się argumenty do ręki przeciwnikowi. Ja chciałbym od razu zapytać pana profesora, czy te przytoczone przez Piotra Zychowicza zbrodnie na mniejszościach były pojedynczymi epizodami, czy to był przykład, to jest przykład szerszego zjawiska? I zaraz potem poproszę o odniesienie się Piotra Zychowicza, czy w kontekście obecnego kryzysu na linii polsko-izraelskiej publikowanie książki wyliczającej szereg mordów na Żydach jest odpowiednie? No niestety Bury jest tylko ikoną, ale też ikoną tego właśnie, który mordował. Natomiast no, fala wypędzeń, fala ikoną dla Białorusinów z kolei, może to nie ikona, to jak to nazwać, aż symbolem. Dla Białorusinów jest symbolem tych którzy, tego, który mordował, ale trzeba powiedzieć, że mniejszych aktów, drobnych, pojedynczych zabójstw było mnóstwo, ponieważ w moim przekonaniu jako historyka to była czystka etniczna przez nikogo nie nakazana. Bo tutaj też toczone są rozmowy, czy Bury miał jakiś rozkaz, czy nie. To ja nie sądzę, żeby w ogóle ktoś mu jakieś takie rzeczy rozkazywał. To była żywiołowa fala wypędzania, dlatego że ustalono gdzieś tam, że granica ma tak przebiegać, Polaków przesiedlano na zachód. Więc niektórzy dowódcy uznali, że albo pojedynczy nawet żołnierze, że no, oni chcą takiej Polski, żeby już nie było tych Białorusinów, Ukraińców. I stąd odbywało się to tak, że przychodzą jacyś żołnierze, Białorusini to wszyscy mówią na to, na nich mówią akowcy, nie rozróżniają. Przychodzą, no rozstrzeliwują kogoś, dają termin do zabrania się manatków i wyniesienia się do Związku Sowieckiego. I jak oceniamy, z 30 tysięcy Białorusinów, którzy repatriowali się w cudzysłowie do Związku Sowieckiego, tylko połowa zrobiła to dobrowolnie, a druga połowa uciekła po prostu. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan Leszek Żurowski chce zabrać głos, ale przypominam, że zadałem jeszcze pytanie Piotrowi Zychowiczowi, które dotyczy szczególnie, czy rozumiem, że publikacja książki była zaplanowana wcześniej, ale wpisała się w kontekst polityki międzynarodowej. W jaki sposób? Nie, no, nie może autor kierować się, to zresztą mówił Arkadiusz Karłowiak, jakimikolwiek względami tego typu. No, rzeczywiście tak się złożyło, że mamy, powiedziałbym, kryzys
w relacjach izraelsko, czy też żydowsko-polskich. Natomiast jeżeli chodzi, może powiem krótko, tylko w książce jest rozdział poświęcony problemowi Żydzi a wyklęci. No i znowu tutaj powiedziałbym, że są takie dwie główne narracje. Pierwsza z nich, umownie nazwałem ją narracją Grossa i jego zwolenników, którzy mówią, że każdy Żyd, który zginął z ręki podziemia niepodległościowego po wojnie, był ofiarą polskiego krwiożerczego antysemityzmu. No. I tutaj jest to jasne i oczywiste dla tej strony. Natomiast druga strona przedstawia to w ten sposób, że każdy, jeżeli jakiś Żyd zginął z ręki podziemia, no to zginął dlatego, że był ubekiem albo partyjniakiem. No i jakby te dwa środowiska zajęły swoje z góry upatrzone pozycje i to często spór. Natomiast znowu no, wydaje się, że było zupełnie inaczej. Rzeczywiście duża część tych Żydów, którzy zginęli z ręki żołnierzy wyklętych, była czy ubekami, czy partyjniakami, czy należała do jakichś innych formacji komunistycznych. Natomiast również zdarzało się, niestety z bólem serca to mówię, sytuacje inne. I długo tutaj można na ten temat rozmawiać. No i istniał taki stereotyp rzeczywiście, że społeczność żydowska w Polsce powojennej to jest społeczność nastawiona prokomunistycznie, czyli to mowa o tak zwanej słynnej żydokomunie, i to skutkowało, powiedziałbym, czasami bardzo drastycznymi przypadkami. No to, jakby na to tyle. No jak zwykle ten obraz, który wyłania się z zachowanych relacji i dokumentów, jest jak zwykle inny niż te dwie narracje, które dominują w tym sporze. No, ale to... Pan profesor słusznie zapytał, dlaczego akurat te osoby są znane? Dlaczego Łubaszka, dlaczego Bury, dlaczego Ogień, a nie ma innych? Dlatego, że przez kilkadziesiąt lat PRL-u te osoby były opisywane cały czas. Łubaszka nie zniknął, Bury nie zniknął, Ogień nie zniknął. Tylko była oczywiście jednostronna narracja. Książki pisali, czy te broszurki pisali łubecy o nich. Same tytuły były znamienne. Sztylet Burego, po ogniu był Mściciel, na tropie Zemsty i tak dalej. Wszystkie te formacje i ważniejsi dowódcy byli opisani przez ubeków, ale w sposób straszny. Krwawa Inka, kapitan Babczenko z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To były te określenia, które cały czas przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały. I później następuje odwrót, naturalny proces. Szukamy prawdy, ale żeby do tej prawdy dojść, to będzie się musiało uspokoić. Szukamy pozytywów. Czy rzeczywiście Inka była krwawym zbirem? Czy Łubaszka był pospolitym bandziorem? Czy uprawnione jest powoływanie się na bezpośrednią relację bezpośredniego świadka zbrodni popełnionych przez Łubaszkę, opisanych przez Jasienicę? Ty to robisz. Ty go przywołujesz. Tylko Jasienicy tam nie było. On się pojawił u Łubaszki 11 miesięcy później, a jest bezpośredni świadek popełniony przez niego zbrodni. Tak go nazywasz, że był. I tak Jasienica opisał. Tylko, że to jest nieprawda. Jak powinno się o tych sprawach pisać? Przede wszystkim cierpliwości. Tu chciałbym pokazać rzecz, co można zrobić. Syn kapitana Hala z Powstania Warszawskiego, kapitana Wacława Stykowskiego, opisanego w Gazecie Wyborczej i w publikacjach zachodnich od jak najgorszej strony. Pospolity bandzior, degenerat, morderca, miał bojówę, mordowali Żydów, żarli, pili w powstaniu, jacy to bohaterowie. Syn nie mógł z tym nic zrobić. Próbował zmienić hasło Wikipedii. Nie można, nic nie można. Ja powiedziałem, weźcie się do pracy, zróbcie to sami, przeorajcie archiwa, przekopcie relacje, szukajcie świadków. I syn, inżynier, nie historyk, nie zawodowiec, zrobił to. Książka mniej więcej tej samej grubości. 4 lata ciężkiej pracy. Pokazał, że wszystko było odwrotnie, zupełnie inaczej, niż mówi o tym tak zwana wiedza obiegowa. I można zrobić książkę o czarnych plamach niektórych żołnierzy wyklętych, bo tu jest cała formacja skazana. Skazy na pancerzach, czarne karty, ale to są żołnierzy wyklętych. I jest pokazanie kilkunastu młodych żołnierzy,
którzy nam się będą kojarzyli z tymi właśnie zbrodniarzami. Jak pokazałem, ci, którzy są rozpoznawani na tym zdjęciu, nie mieli z tym nic wspólnego. I ci wszyscy następni za Bożym prawdopodobnie też. Bo to jest inny czas, 2 lata różnicy, inny teren i inna organizacja. Zróbmy to, czyli badania podstawowe i dopiero publikacje, ale nie to. Bo w ten sposób, tak jak powiedziałem, dajemy maczugę do ręki tym, którzy bardzo się z tego ucieszą. A teraz to mówię. Ja oczywiście nie mogę tutaj zgodzić się z panem profesorem odnośnie tego sformułowania, że żołnierze LWP pewnie uważali się za patriotów polskich, ale nie muszę utożsamiać ich z walką o niepodległy byt państwa polskiego i nie muszę utożsamiać władzy komunistycznej z władzą polską, tym bardziej, że wówczas odpowiednie struktury rzeczywistych władz polskich, tych prawdziwych, walczyło o wolną i niepodległą Polskę, a bynajmniej żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, które podlegali ośrodkowi warszawskiemu, za takowych trudno uznać. W kontekście sprawy żydowskiej, które pan Marcin tutaj poruszył, otóż problem osób żydowskiego pochodzenia, które pojawiły się na obszarach ówczesnej komunistycznej Polski, wiązał się z różnymi kolejami losu. Część z nich tutaj się ukrywała, część przybyła ze wschodu. Jedno można powiedzieć o tej społeczności na pewno, że praktycznie w 100% była to społeczność, która popierała ówczesne władze i ówczesny rząd. Nie poprzez fakt udziału w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, PPR. Nie. Tam uczestniczyła tylko i wyłącznie pewna grupa Żydów. Natomiast nie było w przestrzeni społeczności żydowskiej ugrupowań, formacji, struktur, które w sposób zdecydowany występowałyby przeciwko ówczesnemu komunistycznemu reżimowi. Ta społeczność uważała w formie aprobującej, iż tamten reżim komunistyczny jest reżimem dobrym, pozytywnym, oczywiście z różnych względów, nie ze względów ideologicznych. To bardzo często się próbuje w taki prostacki sposób przedstawić, że oni wszyscy byli zwolennikami, prawda, ideologii komunistycznej. No nie. Oni przeżyli II Rzeczpospolitą czasami, masakrę z lat 39 czy 41 czy 45. Bardzo często służyli w formacjach komunistycznej partyzantki, w Ludowym Wojsku Polskim, w Armii Czerwonej. I dla nich ta struktura polityczna była strukturą, z którą się po prostu utożsamiali, mimo że bardzo często wyjeżdżali później na Zachód. A czasami zdarzało się, jak w przypadku Krościenka, że na ten Zachód nie wyjechali, bo partyzanci z antykomunistycznego podziemia dokonali na nich egzekucji. Dlaczego? Dlatego, że rozciągali po prostu kwestię wroga polskiego narodu, wroga walki o wolną, niepodległą Polskę, en bloc na wszystkich Żydów. I ci, którzy im akurat wpadli wtedy w ręce, za to zapłacili. I w przypadku Białorusinów. No nie mogę do końca podzielić opinii, że była to czystka etniczna. O ile rzeczywiście podziemie utożsamiało społeczność białoruską ze społecznością, która albo aprobowała, albo aktywnie była zaangażowana na rzecz ówczesnych władz komunistycznych, i taka też była prawda. Aktywnie byli zaangażowani ci, którzy uczestniczyli w strukturach władzy komunistycznej, natomiast gro Białorusinów chciało po prostu na tej ziemi przetrwać, na tej swojej ojcowiźnie. A ponieważ tymi, którzy im to gwarantowali, mogła być tylko i wyłącznie władza komunistyczna, no stąd też wobec tej władzy występowali w formie aprobatywnej. Do podziemia polskiego, niepodległościowego, byli nastawieni dla odmiany negatywnie. Nie było żadnych struktur, powiedzmy sobie, białoruskiego podziemia antykomunistycznego, które w tej społeczności się wykształciły. Dlatego też podziemie wobec nich oczywiście też stosowało represje, rekwizycje. Ci powoływali struktury samoobrony nieformalne i takie, które otrzymywały broń od PPR-u i takie, które tej broni nie otrzymywały, same
tworzyły ośrodki samoobrony i aktywnie występowały również przeciwko strukturom polskiego podziemia. Też trzeba o tym pamiętać. Nawet w tych wsiach, o których tutaj mówimy, które zostały spacyfikowane. No ale cztery wsie, panie profesorze, to myślę, że na 120 tysięcy, na 120 tysięczną społeczność, która zamieszkiwała te obszary, no to nie jest powód do tego, żeby sformułować opinię o jakiejś masowej czystce etnicznej. Doszło do tragicznych, bez wątpienia, szczególnie z uwagi na śmierć kobiet i dzieci, zdarzeń. Ale też nie wszyscy ci, którzy zginęli, no, chociażby Paweł Filipczuk, tak? Ze Szpady, tak? No, był jednak partyzantem. Tworzył tam jakąś nieformalną grupę, no i został zastrzelony przez żołnierzy NZW. No nie mogę go nazwać ofiarą po prostu niewinną, bo takową nie był. Zieleńko, tak? Z Suchowolec, sekretarz PPR-u, który przyszedł na swoje nieszczęście do Zależan, gdzie akurat stacjonowała brygada Burego. No wylegitymował się, że służył w Armii Czerwonej, był sekretarzem PPR-u, rozstrzelali go. No też nie był ofiarą niewinną. To tyle. Tak, pytanie było do pana profesora, więc proszę. No dobra, tych dwóch. Chociaż do Armii Czerwonej nikt się nie pchał, po prostu powołano chłopców z Białostoczyzny nawet na Japończyków ich posłali, bo ostatni wracali z wojny jeszcze z Mandżurii. Ale ja mówię nie o Buryn, bo nie to, że Bury to wszyscy, aż wszystkich wypędził, ale Bury, ojciec Burego konkretnie rozrzucał uloki Białorusini, że Białorusini się zabierali do Związku Sowieckiego. Profesorze, z tych czterech wsi w jednej tak naprawdę w szpakach tylko tej ulotki rozrzucono, w pozostałych takich ulotek nie było. Nie, ja nie mówię o przestępstwie, tylko o intencji. Intencją było wypędzenie, ale... Zaprosimy, nie przeszkadzać. Mam niepewność. Nie wie pan, gdzie pan jest? Nie wie pan, gdzie pan jest? Słuchając pana, tak. Mi idzie o to, że takich nie zbrodni masowych, ale rozstrzelań, mordów dokonywano więcej i zmuszano w ten sposób swoich białoruskich sąsiadów do wyjazdu i chodziło o przejęcie majątku. No, mnóstwo było różnych powodów, dla których to robiono. I dlatego mówimy, my Białorusini przynajmniej, o czystce etnicznej, przez nikogo nie zarządzonej. Nie wskazujemy siły, która to rozkazała. Po prostu na własną rękę pozbywano się sąsiadów białoruskich, w konkretnym wypadku Białorusinów. I tak to właśnie wyglądało, że dla przykładu kogoś zastrzelono, reszta uciekała. Przecież nikt z własnej woli tak nie porzuci, że cała wieś wyjechała. A takie przypadki mamy. Mówienie o tym, że to były cztery wsie przy 120 tysiącach Białorusinów, mniejszości narodowej, to tak naprawdę niedużo, że musimy mierzyć skalę. Pamiętajmy o tym, jakie to są warunki. To nie jest dzisiaj, to nie jest teraz i to nie jest tu, tylko to jest tam i wtedy. W ogóle tych wydarzeń być nie powinno. Ale to była wojna. I ta wojna się nie skończyła w Polsce w 1944-1945 roku, bo przychodzą nowe struktury okupacyjne, jest przemieszczanie ludności, zmiany granic, pacyfikacje często jeszcze większe niż były poprzednio. Jeśli w tej książce o tych wskazach na pancerzach nie ma w ogóle tła, nie wiemy dlaczego, jest jakiś łupaszka, który idzie sobie na Litwę Kowieńską i morduje Litwinów. Są jacyś Polacy, którzy gdzieś tam łapią Ukraińców, niszczą, palą całe wsie, zbrodniarze. I tak to można odebrać. Jak nie pokażemy tła, co tam się dzieje, jakie są relacje Polaków z tymi narodami, nie zrozumiemy tego, o czym i co jest w tej książce. Leszku, jeżeli można to, bo wiesz, stawiasz sprawy na głowie po prostu. Są dwie możliwości. Albo książki nie czytałeś dokładnie. Czytałem. Albo...
Dobrze, to jest Państwo, dajcie mi powiedzieć mi dwa słowa. Albo próbujesz moje intencje przedstawić w sposób zupełnie inny. Dwa przykłady. Raz, nie ma tła rajdu Łupaszki. Otóż, drodzy Państwo, cały rozdział poprzedzający opowieść o rajdzie odwetowym, co podkreślam, przeciwko Dubinkom i innym litewskim miejscowościom, poprzedza rozdział o mordzie na Polaków dokonanym w Glinciszkach przez otwornym, skandalicznym mordzie dokonanym przez litewską policję. I to jest to tło, pokazuje właśnie, że najpierw był mord na Polakach, a dopiero później był mord odwetowy na Litwinach. W związku z tym jest tło. I to samo w przypadku Piskorowic pokazuje, że wcześniej też był to odwet za spacyfikowanie polskiej miejscowości. Opisuje właśnie w przypadkach tak jak ty powiedziałeś, że przychodzą Polacy, mordują Ukraińców. Nie. Pokazuje w swojej książce cały kontekst. Pokazuje ludobójstwo na Wołyniu. Pokazuje, że mało tego, że w tych miejscowościach, o których mówimy, i w Piskorowicach, i w Wierzchowinach, w strukturach tych oddziałów, które dokonały tych pacyfikacji, byli ludzie z Wołynia. I trzeba właśnie, pokazuje to, pamiętajmy, jakie oni mieli emocje. Pamiętajmy, że oni mieli przed oczami swoich własnych zamordowanych bliskich, oni przeżyli ludobójstwo na Wołyniu i oni tam szukali jakiegoś odwetu na Ukraińcach, więc to tło jest, Leszku, i nie mogę zrozumieć, dlaczego próbujesz, ja rozumiem, że się nie zgadzasz z tą książką, uważasz, że nie powinna ona powstać, ale traktuj mnie fair i pokazuj moje intencje i moje argumenty takie, jakie mi są i dyskutujmy na bazie faktów, a nie twojej interpretacji mojej książki, która jest krzywdząca. Właśnie o tym mówię, że ta książka powinna być i przypuszczam, że będzie tylko nie tak napisana. Mówiąc o tyle, to nie chodzi o to, że wieś Litwini zamordowali Polaków, poszedł Łupaszka, zamordował Litwinów, więc mamy tło. To jest sprawa generalna. Czym jest wówczas Litwa? W 1939 roku, we wrześniu, Litwa jest neutralna, ale w październiku już nie jest. Bierze udział w rozbiorze Polski. Następnie Litwini mają quasi państwo w sojuszu czy w podległości od Niemców, ale mają zupełnie inne warunki. Administracja terenowa jest litewska, szkolnictwo, sądownictwo litewskie, bezpieka litewska, niesłusznie tak nazywana Saubuma, ale to jest coś w rodzaju bezpieki. To są Litwini, bataliony policyjne, Sonderkommanda, czyli strzelcy ponarscy, litewski korpus lokalny, Czechowicius, do tego ponar, 100 tysięcy ofiar i te relacje dopiero wtedy widać, dlaczego przy masowym mordowaniu polskiej inteligencji, wszystkich właściwie wyróżniających się ludzi na tamtym terenie przez Litwinów, jest tak srogi odwet, że ci ludzie nie wytrzymują tego ciśnienia, tego co tam się dzieje. Tych zbrodni by nie było, gdyby nie było pierwszeństwa tego co tam się dzieje. Dokładnie jest w stosunku do Białorusinów. To nie jest tak, że Polacy sobie wybrali, bo prawosławni, bo są Białorusinami, to my sobie pójdziemy i będziemy ich pacyfikować, tak jak jest tu przedstawiany, czy jak są opowieści o Bury. Bury przeszedł przez 70 albo więcej wsi białoruskich. Nikogo nie zamordował, nikomu coś niczego nie zrobił. Jeśli te społeczności lokalne były neutralne wobec tego, co się działo, nie działo się nic, ale się opowiadały się po drugiej stronie, opowiadały się po stronie sowieckiej, jeśli tam były zakładane siatki NKWD, to dochodziło do takich makabrycznych wydarzeń. Tylko musimy pamiętać także o tym całym tle. Ukraina czy Białoruś są traktowane zupełnie inaczej niż ta część Polski, generalne gubernatorstwo czy przyległości. Jest administracja białoruska, policja białoruska, jest samochowa. To są uzbrojeni ludzie, którzy dokonują makabrycznych czynów. Jest obóz zagłady, gdzie są Białorusini w kierownictwie i na wieżyczkach strażniczych i jako egzekutorzy. To jest Kołdyszewo. Ale i Polacy również. Ilu? Ilu? Nieważne. Trzydziesta dywizja grenadierów SS białoruska, 13 białoruski batalion SD, tłumienie powstania warszawskiego. Ci ludzie o tym wszystkim wiedzą. Pękają wszystkie hamulce. Tamte warunki nie przystają do tego, że siedzimy sobie z kawą czy z Coca-Colą przy komputerze i piszemy opowieści. O, tak to być nie powinno. Nie, nie powinno. Gdyby nie było wojny, nie byłoby tych wszystkich następstw. Więc jak nie mamy tego tła, nie rozumiemy tego wszystkiego, to rzeczywiście możemy potępiać tych żołnierzy wyklętych.
Nieważne, gdzie to były, z jakim białoruskim uzbrojonym oddziałem, z jakiejś organizacji się stał. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to miało miejsce. I Kuliszki. Samoobrona była w Końcowiśnie, na przykład białoruska. Podobno Polska. Pod Mikuliszkami to było oddział litewskiej policji, mieszane. Przepraszam. Jeszcze. Nie, chciałem zapytać, kto gdzie na Białorusi wychwala tych SS-manów, wychwala tych ze wszystkich, którzy służyli Niemcom. Gdzie oni, dla kogo oni są bohaterami? Później będą pytania. Nie, no po prostu ja chciałem zapytać, może przykłady bohatera Białorusinu, który mordował Polaków na przykład. Dobrze, panie profesorze, bohatera. Jest samoobrona białoruska na tych terenach, gdzie operuje... Cicho, proszę, szanowni państwo, będzie czas na pytanie za chwileczkę. Tam, gdzie operuje góry, jest samoobrona białoruska, jest uzbrojona. Ma kontakty z przedtem, z sowiecką partyzantką, przedtem do 1941 roku, z Sowietami. Później są Niemcy. Niemcy powołują te samoobrony. I co ci ludzie robią? Są powojenne procesy. Ludzie z tych samoobron białoruskich, z Wólki Wygonowskiej, z innych miejscowości, dokładnie tam, są skazywani po wojnie za ściganie, ujmowanie, dostarczanie Niemcom Żydów i wspólne mordowanie. To są akta spraw sądowych. Wiemy o tym coś? Piszemy o tym? Badamy to? Nie, to jest właśnie to tło. Jeśli są jest prawa Furmanów i ci żołnierze NZW rozmawiają z nimi jako Sowieci, czy jako Ludowe Wojsko Polskie, bo się przedstawiają różnie i to jest mieszany skład, dowiadują się różnych rzeczy. Nie wiemy czego. I się pewnie już nie dowiemy. Ale gdzieś to zło powstało wcześniej. Nie wtedy, kiedy Bury wchodzi do kilku wsi, od razu morduje i pali. Coś się przedtem stało. Tego nie ma. No ale jak to? Co to jest coś? Co się stało? Przecież o czym ci ludzie mówili? Ci Furmani, ile by potrzebowali czasu, żeby się zorientować, że to nie są Sowieci, tylko że to są żołnierze? No ja przepraszam, no, ale to nie jest aż tak trudno odróżnić. Można w pierwszej chwili, tak, że wiem z relacji, że nigdy nie było wiadomo, w jakim mundurze kto, ale to na początku, ale nie przez kilka dni. I mówienie, że co się dokonało w Zaniach takiego, co w Zaleszanach, co akurat, gdzie są jakieś fakty, że Białorusini tamtejsi cokolwiek Polakom zrobili. Ja myślę, jeżeli mogę zabrać głos, drodzy państwo, bo mam wrażenie, że wreszcie ta debata weszła na tak, jak ona powinna wyglądać. Otóż ja, drodzy państwo, jestem absolutnie przekonany, że jeżeli członek białoruskiej samoobrony brał broń od UBS i od milicji, tworzył taki rodzaj wczesnego ORMO, której z tych miejscowości, o których mówimy, jeżeli strzelał do przechodzących gdzieś opłotkami wsi oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, to on brał udział w tej wojnie. I było pełne prawo, żeby go dopaść, żeby z nim stoczyć walkę, żeby go zabić i żeby również go rozstrzelać. Bo taka to była walka, że tam pardonu sobie nie dawano. Rzeczywiście ta walka była potwornie brutalna. Ale przecież my nikt nie mówimy o tym i to nie jest przedmiotem sporu, to nie są czarne karty. Ale w Zaleszanach, w chałupach zginęło kilkanaście osób, cywili, w płonących domach, które zostały podpalone z rozkazu kapitana Rajsa i to były na przykład niemowlęta. Ludzie próbowali wybiegać z tych domów i żołnierze zaganiali ich do środka i strzelali do nich. Człowiek, ojciec, który wybiegł z dzieckiem na ręku, został zastrzelony. Z dwojgiem dzieci na ręku. W Zaniach, drodzy państwo, zginęło mniej więcej około 24 osoby. I tam znowu giną kobiety i dzieci. Zresztą my o tym mówimy. Oczywiście, że trzeba strzelać do uzbrojonych mężczyzn. Na tym polega wojna, to jest zrozumiałe. Natomiast w Zaniach mamy do czynienia z sytuacją, że biegnie jeden z mieszkańców tej miejscowości, potyka się, dostaje kulę, postrzał, upada, podbiega do niego jego córka, krzyczy: tatusiu, tatusiu, wstań, podchodzi z bliska jeden z żołnierzy i strzela w otwarte usta tej dziewczynce.
ona podbiega do drzewa, tupie nogami, w ten sposób ryje ziemię i dopiero w straszliwej agonii i podbiega do niej inny żołnierz i dobija ją pojedynczym strzałem. Ja nie mówię przecież, kiedy mówię o czarnych kartach, o tych zastrzelonych członkach samoobrony, tylko o tym, że według mnie tak zostałem wychowany w miłości do tradycji oręża polskiego, do honoru oficerskiego, do honoru wojskowego, że wojna to jest starcie uzbrojonych mężczyzn w mundurach. I nie puszcza się wsi z dymem, nie podpala się domów, ponieważ, drodzy Państwo, cóż sprawa polska zyskała na tym, co się stało? Cóż zyskała na tym, że ci ludzie zginęli? Tylko to, że się dzisiaj tutaj spotykamy. I teraz bardzo spotykam się z takim stwierdzeniem, że za czarną owcę uznaje się nie tych ludzi, którzy naprawdę zaszkodzili legendzie żołnierzy wyklętych, strzelając właśnie do kobiet i dzieci, tylko tych ludzi, którzy po latach o tym ośmielają się napisać. Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy zdążyli zadać pytania naszym uczestnikom debaty, ale chwileczkę. Zanim to się stanie, chciałbym prosić Państwa o bardzo krótkie podsumowanie. Może spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy skoro ta walka powodowała cierpienia i, jak twierdzi w książce Piotr Zychowicz, nie miała szans powodzenia, z czego żołnierze wyklęci zdawali sobie w większości sprawę, to czy ona miała sens? Może chciałbym zacząć od Arkadiusza Karłowiaka. Oczywiście, że sens miała, choćby z tego powodu, że ci ludzie w większości w podziemiu, w przestrzeni tego zbrojnego podziemia antykomunistycznego znaleźli się niekoniecznie na skutek jakichś własnych szczególnych przemyśleń, decyzji, analiz geopolitycznych, bo takowych nie prowadzili. Rzeczywistość okupacyjna była taka, a nie inna, że w strukturach polskiego państwa podziemnego, szczególnie w trakcie realizacji operacji Burza, znalazło się sporo żołnierzy konspiracji. Wejście na teren Polski i rozpoczęcie drugiej okupacji przez armię sowiecką spowodowało, że ci ludzie, którzy nie zostali rozbrojeni przez oddziały sowieckie i wywiezieni na Syberię, pozostali tutaj. Zaczęli się ukrywać, to było rzeczą normalną, zrozumiałą, skoro zaczęto ich poszukiwać i potraktowano, i słusznie zresztą ich potraktowano jako wrogów, bo Związek Sowiecki był wrogiem polskiego państwa podziemnego. Szkoda, że Armia Krajowa nie potrafiła tego w odpowiednim czasie zrozumieć, w przeciwieństwie do Narodowych Sił Zbrojnych. W każdym razie ludzie ci byli poszukiwani, a w związku z tym się ukrywali. Ukrywali się, tworząc struktury na początku nieformalne, a później je formalizując. Powstawały nowe organizacje typu Delegatura Sił Zbrojnych, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, czy później Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Więc tej specjalnego wyboru dla ludzi, którzy wcześniej byli zaangażowani w strukturach polskiego państwa podziemnego, po prostu nie było. No, ciężko jest człowiekowi, który posiada broń, oddać się w ręce bezpieki polskiej czy bolszewickiej, następnie dać sobie wyrwać paznokcie, wybić zęby, odbić nerki i tak dalej, będąc przesłuchiwanym i pytanym, gdzie są twoi koledzy, znajomi, dowódcy i tak dalej. No, to było oczywiste, że ci ludzie muszą stanąć do walki, bo żadnego innego tutaj wyboru im nie pozostawiono. Bolszewizm nigdy żadnego wyboru poza walką nie daje. I ci ludzie właśnie mieli tego pełną świadomość. Dziękuję bardzo. Leszek Żorowski? To nie jest dokładnie tak, że nie mieli wyboru, bo mogli nic nie robić, mogli się podporządkować. Część by pewnie zginęła, przeszłaby przez jakieś tortury, ale większość by przeżyła. Jakoś by tam sobie poradzili w Polsce Ludowej. Tylko my to wiemy z perspektywy dzisiejszej. Wtedy to wyglądało zupełnie inaczej. Pamiętajmy o tym, że dzisiejsze kryteria, my to wszystko oceniamy, nie pasują do tamtych czasów. To nie jest tak, że możemy te same normy, które mamy dzisiaj, przyłożyć do tamtej sytuacji i powiedzieć, no nie powinni tak robić. Na tak zwanej zachodniej Białorusi, czyli części Polski, wcielonej później do Związku Sowieckiego, ale we wrześniu 1939 roku, gdy z drugiej strony wkracza Armia Czerwona, dochodzi do rewolty. Bandy białorusko-żydowskie, także z udziałem Polaków, mordują tysiące ludzi. Kobiety, dzieci też. Ziemian,
księży, osadników wojskowych, policjantów, żołnierzy, oficerów, zakłuwają widłami, sieką siekierami. To jest to, co wszystko narasta, gdzie to później ta eksplozja następuje. To samo jest z Litwinami. To nie jest konflikt taki, że kilku żołnierzy, którzy uznali sobie, że fajna będzie wojna, jak pójdziemy tam do Litwę właściwą i tam sobie zastrzegniemy ileś tam osób, to my będziemy zwycięzcami i wrócimy w chwale. Nie. Tylko my nie jesteśmy w ich sytuacji. Tak jak powiedziałem, wszystkie normy moralne wtedy pękały. Ludzie tego nie wytrzymywali. To, co się dzieje w Wierzchowinach czy w okolicy. Były 31 Pułk Piechoty Ludowego Wojska Polskiego. Ucieka do lasu. To są Wołyniacy. To są ludzie wcieleni na siłę. Ci, którzy przeżyli tam, wcieleni uciekają do lasu. Idą do AK, później do NZ-u. I dla nich Ukrainiec to jest synonim wszystkiego, co najgorsze. Nie było tych zbrodni tak popełnionych, jak się przypisuje czy Puremu, czy temu zgrupowaniu NZ w Wierzchowinach. Te ogromne tortury, cierpienia specjalnie zadawane. Te ekshumacje, które były na Podlasiu, nie potwierdziły tego. Nie potwierdzą, jeśli będą te ekshumacje w Wierzchowinach także. Ale z drugiej strony mamy sytuację, kiedy ci ludzie mieli prawo nie wytrzymać. Zaszycie żywej kobiecie z rozciętym brzuchem, żywego kota. Wyobrażacie sobie Państwo coś takiego? I ci ludzie, którzy o tym wiedzieli albo to widzieli, idą później, są zbrojeni i są w ramach walki. Dlatego te hamulce pękają. Dlatego te normy, które my przykładamy, nie bardzo pasują do tego, co my byśmy chcieli. Oni powinni chodzić w czystych mundurach, powinni nie strzelać do dzieci, kobiet, nawet do przeciwników, bo powinni przedtem negocjować, może kredkami kolorowymi na asfalcie malować. Kochamy was, przestańcie, nie wysadzajcie nas w powietrze. Tak nie było. Najważniejsze kryterium oceny jest to, że żołnierze wyklęci, cała ta formacja, która bierze udział w powstaniu antykomunistycznym, to są ochotnicy, nikt tych ludzi nie wygnał do lasu i nikt im nie kazał. Po drugie, oni mają poparcie ludności, cywilnej ludności. Bez tego poparcia oni nie przetrwaliby nawet kilku dni. Wszyscy by ich pogonili stamtąd, wydaliby ich rękawodzistą ubeką, żeby się ich tylko pozbyć. A oni trwają przez całe lata. Skąd się to bierze? I skoro ten pierwszy opór wziął się stąd, że liczyli, że przecież jest gwarancja wolnych wyborów, że sytuacja się zmieni, to oni później już nie mają wyjścia. Rzeczywiście, po 2-3 latach dla nich jest albo śmierć w kazamatach ubeckich, albo w lesie. I oni wybierają, przynajmniej w większości, las i giną. Ci, których jedni będą nazywali zbrodniarzami, a inni będą nazywali bohaterami. To są dzieje ludzkości. To nie jest tylko w tamtej wojnie, nie tylko wtedy. Gdy armie amerykańskie czy brytyjskie wchodziły do Francji, gdy wyzwalały Włochy, tam są gwałty, tam są grabieże, napady, morderstwa na nieprawdopodobną skalę. To nie to, co robili Sowieci. Nie tyle, nie aż tyle, ale robili to samo i tak samo. Tylko trochę mniej, bo byli bardziej cywilizowani, ale byli. I gdyby nie wojna, tego by nie było. Więc co jest przyczyną? Armia amerykańska, która przyjeżdża i napada na Francję, czy armia amerykańska, która przyjeżdża, przywozi swoich żołnierzy i ratuje Europę przed zbrodniarzem i przed państwem zbrodniczym. A przy okazji, nie mogąc wszystkiego upilnować, mając różnych ludzi, dopuszczają także do takich wynaturzeń. Nie tylko my i nie tylko tu. Na końcu właśnie doszliśmy do konsensusu, bo Leszek Żebrowski właśnie tak w skrócie przedstawił główną myśl mojej książki. bo tak to właśnie zgadzam się w 100%. Panie profesorze. Nie, no, proszę przeczytać. Zastanów, zdziwi się. Mamy. Kiedy pada pytanie o sens, to mogę powiedzieć, że mnie dość często pytają, czy nie żałuję, że siedziałem za Solidarność. No bo wyszło jak wyszło, jak jest. Nie żałuję, no bo czego mam żałować? Postąpiłem tak, jak uważałem, że powinienem postąpić.
I dlatego pytanie o sens walki żołnierzy wyklętych no, też w jakimś stopniu nie ma sensu, no bo oni musieli tak zrobić. Natomiast mój opór budzi tworzenie kultu żołnierzy wyklętych. To jest coś zupełnie innego. Trzeba im oddać sprawiedliwość, znaleźć ich pochówki, pochować po chrześcijańsku, postawić krzyż, ale nie na nich, tylko na ich grobach. Natomiast kult, moim zdaniem, jest, no, nie wiem jak to ująć, żeby nikogo nie urazić, chociaż nie chodzi mi o to, żeby w ogóle się nie narażać, ale chodzi mi o to, że kult żołnierzy wyklętych w sumie Polsce szkodzi. Drodzy Państwo, dajcie powiedzieć panu profesorowi jego zdanie. Każdy ma prawdę swojej opinii. Ja się dziwię akurat autorowi książki, że on widzi na przykład, że powstanie, uważa, że powstanie warszawskie to był obłęd, no bo w końcu rzucili się do walki bez szans zwycięstwa. Natomiast uważa, że natomiast żołnierze wyklęci to postąpili słusznie. Mi się wydaje, a to jest może białoruskie widzenie, dla Białorusinów najważniejsze jest przetrwanie. Jest dowcip własny białoruski o Białorusinach, że powiesili Białorusina, po trzech dniach przychodzą, a on wisi dalej, żywy. No i pytają, jak to możliwe? A on mówi, z początku bolało, a potem jakoś się przyzwyczaiło. Polacy nigdy się na to nie zgodzą, ja wiem, ale mi się wydaje, że gdyby Marian Chmielowski-Rekin, znaczy gdyby Bury rozwiązał swój oddział zgodnie z rozkazem i Marian Chmielowski-Rekin skończył Politechnikę, to by było dla Polski jednak lepiej. Na pewno pan uważa, że dalej by było skończyć tą Politechnikę. Jan Rodowicz tak właśnie próbował, poszedł na Politechnikę i został zakatowany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Ale wcześniej jeszcze zginęło tysiące innych. Drodzy Państwo, zaraz przejdziemy do debaty salowej. Ja rzeczywiście myślę, że drodzy Państwo, mamy do czynienia z zupełnie innymi wyborami, przed jakimi stało dowództwo powstania, dowództwo Armii Krajowej, które zdecydowało o wywołaniu powstania warszawskiego. Mówiąc bardzo upraszczając, to był wybór życie-śmierć. To znaczy, oni podjęli niezwykle ryzykowną decyzję, że 1 sierpnia na ulicach milionowego miasta wydajemy bitwę potężniejszemu przeciwnikowi. Zagrali ba-bank, przegrali i była śmierć. Natomiast gdyby tej decyzji nie podjęli, to by było życie, tak? Bo mieszkańcy Warszawy by przeżyli. Natomiast żołnierze wyklęci stali przed zupełnie innym dylematem. To był dylemat śmierć. Tak jak mówił Arkadiusz Karbowiak, ze względu na rozmaite, nawet wcześniejsze błędy, między innymi akcję Burza, czyli ujawnienie przed bolszewikami naszych oddziałów podziemnych, wielu z nich było na widelcu bezpieki. I teraz oni rzeczywiście, moim zdaniem, wielu z nich miało do wyboru, albo zginiemy z bronią w ręku w lesie, albo zostaniemy zgnojeni w ubeckich kazamatach i myślę, że wszyscy, jest to jasne, że woleli to pierwsze, woleli zginąć honorową śmiercią, niezależnie od tego, jak oceniamy sens tej walki, szansę jej powodzenia. I moim zdaniem nad takim wyborem należy mieć dla niego uznanie i pochylić nad nim czoło. Także ja uważam, że walka ta miała sens. Po drugie, bolszewicy nie byli żadnym sojusznikiem naszych sojuszników, tak jak sobie to właśnie Komenda Główna Armii Krajowej wymyśliła. Natomiast byli naszym wrogiem i kiedy wróg wchodzi na terytorium Rzeczypospolitej zbrojnie, narzuca je swoją wolę, to trzeba strzelać. Piszę na samym wstępie książki, że moim zdaniem jedynym sposobem na dialog z komunistami to jest pistoletowa kula. W związku z tym uważam, że ta walka miała sens. Chylę czoło przed żołnierzami wyklętymi, przed całym podziemiem, przed sen. Uważam, że oni bili się o dobrą sprawę, o wolność osobistą jednostki, o niepodległość Rzeczypospolitej, ale z drugiej strony, drodzy Państwo, nie ma powodu, żeby udawać, że w tej wspaniałej epopei, tak jak zresztą mówił Leszek Żebrowski, bo tak jak mówię, o tym jego ostatnim wystąpieniem się w pełni podpisuje, że oni jako jedyna formacja na całym świecie byli wolni od absolutnie żadnych nieprawidłowości. Jak mówił Leszek Żebrowski, robili to Amerykanie,
Zdarzali się tacy amerykańscy żołnierze, zdarzali się żołnierze francuscy, zdarzali się żołnierze brytyjscy, zdarzali się, no nie mówię tu oczywiście o żołnierzach niemieckich i sowieckich, bo to było nieco wpisane w ten totalitarny system, prawda, mordy na innej ludności, ale robili to również Polacy, bo Polacy są takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni i powinno się o tych sprawach, drodzy Państwo, mówić w sposób otwarty, nie zamiatać tych czarnych kart pod dywan, nie gumkować ich z ojczystej historii, tylko spróbować się jakoś z nimi zmierzyć, dyskutować o nich w sposób spokojny, bez rzucania na siebie jakimiś od razu anatemami, bo wydaje mi się, że powinna tutaj, no właśnie, po prostu jest to probierzem naszej przyzwoitości. Ja osobiście źle bym się czuł, gdybym pisząc o żołnierzach wyklętych wypreparowywał z tej opowieści tylko te miłe, wygodne, przyjemne rzeczy, o których się miło słucha. No historia niestety taka nie była. Wydaje mi się, że powinniśmy przedstawiać się w sposób prawdziwy. Dziękuję bardzo. Mamy czas na pytania. Pozwolę sobie skorzystać z przywileju, który daje mi trzymanie mikrofonu i zadać pierwsze pytanie do Arkadiusza Karłowiaka, ale proszę o krótką odpowiedź, czy tak lub nie. Arkadiusz Karłowiak bierze udział w stworzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Czy coś z tego, co mogliśmy przeczytać w książce, znajdzie się w muzeum? Są takie... cała nie, ale jest chyba bodajże 7 czy 8 przedstawionych pomysłów dotyczących wierzchowin, dotyczących sprawy furmanów i spalenia przez Burego wsi. Jest sprawa Krościeńka poruszana. Także jeżeli to, co zostało opracowane, znajdzie się w przestrzeni muzealnej, to z pewnością będziemy mieli z podobną sytuacją do czynienia. Tylko powiem szczerze, z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony nad tym ubolewam. Ubolewam dlatego, że Muzeum na przykład Armii Krajowej słowo o zbrodniach tej formacji nie ma. Żeby się nie okazało, że skutkiem tego będzie to, że w muzeum dotyczącym żołnierzy wyklętych zbrodnie będą pokazane i w żadnym innym muzeum dotyczącym innych polskich formacji wojskowych nie. I wyjdzie znowu tak, że oto tylko ci żołnierze zbrodnie popełnili i żadne inne formacje polskie nie. No tego bym chciał też uniknąć. Ale mówimy o muzeum, to znaczy, że w Muzeum POLIN pokazana jest pozycja żydowska, no Judenraty, pokazane są mordy w drugą stronę, czyli które oni popełniają. Czy w muzeach Holokaustu na świecie jest Naliboki, Koniuchy, zbrodnie popełnione na ludności polskiej, czy ci policjanci z drewnianymi pałami, którzy pędzą tych nieszczęśników, nawet często własne rodziny? Nie tak się muzeum pokazuje. Jeśli to muzeum ma być takie, że będzie ściana poświęcona ludobójcy, łupaszce, zbrodniarzowi Buremu, antysemicie Ogniowi, to nie jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych, tylko to będzie Muzeum Żołnierzy Przeklętych, czyli to, co chce zrobić ta neokomuna dzisiejsza. Przegląd. Dziękuję bardzo. Mam pytania, widzę, że jest sporo znaków. Bardzo proszę, aby pytania były jak najkrótsze i były skierowane do konkretnej osoby, w ten sposób zadamy ich więcej. Zaraz zejdę i będę do pokoju. Proszę Państwa, ja mam pytanie oczywiście do Pana Profesora Łatyszonka. Nazywam się Ewa Szakalicka. Jestem autorką filmu Podwójnie Wyklęty. Proszę Pana, czy Pana zdaniem w Zaleszanach tak bardzo lekko Pan do tego podchodzi? Przed wojną członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Paweł Sacharczuk, Łukasz Denianiuk, Jakub Bazyluk, Daniel Lemierz, to byli sobie panowie, którzy na Sało i Gariłku zapraszali. Czy Pan uważa, że wyrok wykonany przez Łupaszkę na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z Zalesza, z tychże Zaleszan, Aleksander Lemierz, czy to jest Pana zdaniem taka sobie ludność, która, jak tu Pan próbuje kreować ten wizerunek, ona nie miała poglądów, była sobie taka właśnie, żeby przetrwać? Czy to oznacza, proszę Pana, że te relacje, w których później, w 1946 roku, właśnie Zaleszan, osoby zdają relacje, że przecież tam byli członkowie Polskiej Partii Robotniczej,
to oni nazywają, że wieś była postępowa, była samopomoc chłopska. Panie profesorze, naprawdę mówienie, że to jest ludność taka bez poglądów, to jest naprawdę nadużycie. Kolejna sprawa, bo pan tam zadawał pytanie, dlaczego o Burym się mówi? Dlatego, że jeszcze 20 lat po jego śmierci w Kurierze Białostockim wymieniano go przy okazji rocznicy powołania Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim. Wymieniano go jako zbrodniarza, ponieważ nikt inny, tylko państwa środowiska białoruskie bezkarnie powielają cały czas propagandę komunistyczną. Tak, z tych książek takich jak Sztylet Burego, Ryngraf z drugą czaszką. No cóż, panie profesorze, ja mogę zrozumieć partię, którą pan założył, Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne. Tak, miała poparcie takie niewielkie i fiasko w wyborach parlamentarnych, że w końcu państwo tą partię po prostu rozwiązaliście. Bo 4,5 tysiąca, 1,4% na poparcia dla państwa partii, które reprezentujecie tam Białorusinów, to jest niewielkie poparcie. Rozumiem, że teraz państwo odwołujecie się do dobrej, sprawdzonej metody sowieckiej, czyli tak zwanej krzywdy białoruskiej. To jest, wprowadza pan tu w ogóle ludzi w błąd, panie profesorze, bo no, tak się składa, że akurat te wsie nie były wybrane przypadkowo. Usiłował pan powiedzieć, że nie było rozkazu. Był rozkaz oczywiście do likwidacji tych bardzo szkodliwych wsi. I druga sprawa do pana autora książki. Proszę pana, jak pan się powołuje na relacje z lat 90., to znaczy, że pan nie jest żadnym historykiem, proszę pana. Ci ludzie już byli przygotowani na 49 rok na proces pokazowy, bo proces Burego był procesem pokazowym i ci ludzie już wtedy byli przygotowani, proszę pana. Oni byli przygotowani później przez książki. Czy pan wie, co to jest Tygrysek? Czy pan wie, w jakich nakładach to wychodziło? Ci ludzie po prostu powtarzają rzeczy, które nie miały miejsca, bo w 46 roku jest w dokumentach co innego. I pozwoliłam sobie zabrać głos bardziej jako głos pewien polemiczny. Zacznijmy odpowiadać, dobrze, bo już... No wie pan, ja z góry wiem, jaka będzie pana odpowiedź, natomiast chciałam po prostu zabrać głos. Chciałam zabrać proszę państwa głos, no bo jeżeli ktoś po prostu mówi bezkarnie, nieprawdę, jeżeli się próbuje po prostu drwić, przecież państwo, proszę pana, Białorusini używają instrumentalnie dzisiaj tej właśnie krzywdy. Dlaczego? To nie jest, bo ludzie zginęli nie dlatego, że byli prawosławni, czy byli Białorusinami, tylko dlatego, że współpracowali z reżimem komunistycznym i ze Związkiem Radzieckim. I państwo traktujecie instrumentalnie tą krzywdę, budujecie na tym kapitał polityczny. Niech pan nie idzie tą drogą. Dziękuję bardzo. Ja nie buduję kapitału politycznego, bo się już polityką nie zajmuję, ponieważ, jak słusznie pani zauważyła, moja partia, Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne, zostało 4,5 tysiąca głosów, ale pani mnie obraża, mówiąc, że moje środowisko wydawało jakieś książki za komuny. Za komuny, moje środowisko, czyli Białoruskie Towarzystwo Historyczne, którego jestem prezesem, to było w podziemiu i wydawało książki antykomunistyczne. A pod wszystkich Białorusinów pod jeden strykulec tak prowadzić, no to jak pani chce w ogóle z kimkolwiek dyskutować? Przed wojną był taki dowcip, pan Białorusin, nie, mój brat komunista. I pani na tej zasadzie traktuje Białorusinów. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze tak jedna uwaga, że oczywiście zginęły. To króciutko, to oczywiście, że w tych wsiach, o których mówimy, zginęły dzieci i nie mam, zapewniam, że one nie współpracowały z bolszewistami. Szanowny pan deklaruje, że chce tutaj odkłamywać, czy służyć prawdzie.
pisząc tę właśnie kompozycję i zajmując się skazami na pancerzach. Ale nie wiem, czy zdaje sobie pan sprawę, że okres po 1945 roku jest to okres kolejnego ludobójstwa. Jest to okres czwartego ludobójstwa dokonywanego na ziemiach polskich i wyszukiwanie czarnych kart w momencie, gdy naród się bronił, jest rzeczą nikczemną, nie służy prawdzie, nie służy Polsce, po prostu jest to uderzenie w Polskę. I jedno, co jeszcze chciałam powiedzieć. Ja jestem akurat z rodziny żołnierzy wyklętych, z rodziny żołnierzy Wojska Polskiego walczących o wolną Polskę. W momencie, kiedy wystąpiliśmy z apelem w związku ze zbrodnią niemiecką na Jedwabnym, w Jedwabnym popełnioną, dostaliśmy anonim, anonim z Wrocławia. Nie obrażajcie naszego heimatu, możecie sobie obrażać Anglię, Francję, ale nie Rzeszę, bo oni pieniędzy nie mają, a my mamy i opłacamy waszych historyków i waszych polityków. W związku z tym jest pytanie, czy dobrze byłoby, żeby pan zastanowił się też nad sensem tego anonimu. Dziękuję bardzo. Zapewniam panią, że Rzesza Niemiecka mi nie płaci. Natomiast droga pani, no taka była niestety ta historia i jej nie zmienimy. I niestety nie możemy ukrywać tych nieprzyjemnych epizodów z naszych dziejów, niezależnie od tego, że druga strona również była potworna. Szanowni Państwo, proszę nie atakować prowadzącego. Pan Marcin Bartnicki prowadzi i on wybiera, kto zadaje pytanie. Uprzejmie proszę, aby zadawać krótkie pytania, pozbawione komentarze, dzięki temu zdążymy zadać ich więcej. Dariusz Madecki, Stowarzyszenie Koliber, Oddział Szczecin. Czy nie uważa pan, że wydanie tej książki akurat teraz wpisuje się w antypolską retorykę? Ponieważ jesteśmy atakowani właściwie przez wszystkie państwa znaczące na świecie. Nie możemy jakoś przedstawić swojej własnej wizji historii. Nie możemy przedstawić tego, że w milionach ginęliśmy. A pan w tej książce daje przykłady po prostu kilkudziesięciu ludzi, którzy zbrodniarzy, którzy mordowali. I przez tego typu promocję takiej książki daje pan paliwo dla Gazety Wyborczej, dla Ukraińców, dla banderowców, dla amerykańskich Żydów, żeby atakować Polskę i przedstawiać nas jako morderców, a nie naród, który został tutaj pognębiony, zniszczony. Panie, to już jakby było tematem naszej debaty. Jedno z pytań zadane przez pana Marcina Bartnickiego było tym pytaniem, ja już na nie odpowiedziałem, no jasne. Dostaje mnóstwo książek na temat polskiej martyrologii. Ja nie jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, nie jestem ministrem od polityki historycznej, to nie się oni tym zajmują, prawda? I oni nie puszczają tego typu rzeczy w świat, a ja jestem, mam prawo wybierać publicystom historycznym, wybierać tematy, o których chcę pisać. Taka ta historia była. Pytałem o termin wydania, dlaczego akurat w tej chwili, bo to się wpisuje tak jakby, no, ja tak muszę... jakby Tomasz Gross, który po prostu, no to, że na pan, czasie coś no, jest, pani, to ja nie książkę, się robi, tak? Ja książkę, wie pan, dynamika naszego obecnego rządu jest taka, jak pan pewnie zauważył, że ja pisząc tą książkę przez ostatnie, no dobre 3 lata, a wcześniej czytałem ten temat i zbierając materiały, nie mogłem przewidzieć, że akurat teraz przyjmie tak idiotyczną ustawę i tak absurdalną, która spowoduje tak potworną awanturę na całym świecie. To jest idiotyczna ustawa, przepraszam? Brawa za panu. Dobry wieczór, ja się nazywam Marek Matusiak, jestem zwykłym człowiekiem z ulicy, który jest pasjonatem podziemienia niepodległościowego od początku lat 90. Proszę pana, chciałem zadać panu dwa pytania, krótsze. Pierwsze jest takie, jaki był pański cel, pańska intencja, żeby wykazywać taką arogancję w tej książce i atakować tak znamienitych historyków, badaczy historii, jak pan Kazimierz, doktor Kazimierz Krajewski, pan doktor Tomasz Łabuszewski, pan mecenas Grzegorz Wąsowski i również młody człowiek, pan Michał Ostapiuk, który teraz pisze monografię Burego. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, może drugie stwierdzenie moje, wie pan, jaki jest największy mankament tej pańskiej publikacji, tego bełkotu historycznego? Przeczytał pan książkę? Dwa rozdziały się zmusiłem, o ogniu i o góry. Proszę pana, pan nie potrafi się mentalnie osadzić w realiach tamtych czasów. I wie pan, co pan robi? Doktor, profesor Szwadrzyk ze swoim zespołem wydobywa tych ludzi z jam, do których byli zasypywani. A ta książka to jest taka łopata, którą pan ich zasypuje. Drogi panie, odpowiadając na pierwsze pańskie pytanie, dlaczego
w tej książce podejmuje polemikę z badaczami, których pan wymienił? Otóż dlatego, że po prostu się z nimi nie zgadzam, że mam inne poglądy. Żyjemy, a tu pan jest, przepraszam, zdążył przejść. Żyjemy w wolnym kraju, gdzie jest swoboda debaty i swoboda dyskusji i wydaje mi się, że mogę podejmować polemikę i jeżeli nie być gołosłownym, to mogę, przepraszam, to mogę panu powiedzieć na przykładzie, takim jednym, o którym zresztą pan czytał. Otóż weźmy na przykład tą masakrę wsi Zaleszanów, o której pan mówił, czy też raczej pacyfikację, w wyniku której chyba zgodzimy się obaj, że kilkanaście cywili, którzy zginęło w płonących chałupach, to nie jest, w tym kobiety i dzieci, to nie jest nic, czym należałoby się szczycić. I teraz, no już panu odpowiadam, I teraz, jeżeli ja w artykule jednego z historyków, których pan przytoczył, znajduje fragment, to będzie cytat z pamięci, w związku z tym nie będzie on ścisły, że ludzie, doszło rzeczywiście do złej rzeczy, że oni zginęli w tej chałupie, spłonęli, natomiast jest następny cytat, jest taki, ludzie ukrywając się we własnych domach, narazili się na śmierć. Rozumie pan? Czyli ten historyk uważa, że nie ci żołnierze, tak sugeruje, którzy podpalili ich domy, odpowiadając za ich śmierć, tylko oni sami, że się w tych domach schowali. I niech pan wybaczy, ale ja na przykład mam prawo polemizować z takim podejściem. To jest jedna z tych spraw. Jeszcze mam prezent dla pana. To jest 30 srebrnych monet. Dla pana. Za to dodatkowa dobra. Mówi pan, to jest właśnie taka dyskusja. Coś merytorycznego, tak powiedział. Wolałbym właśnie, żebyśmy w merytoryczny sposób rozmawiali, bo wie pan, w dyskusji powinniśmy ścierać się na argumenty, a nie na... Dwa pytania dla pana Karpowiaka i dla pana Zychowicza. Dla pana Karpowiaka, chodzi mi o piątą Kołobrzeską i operację w Hrubieszowie, bo czytałem pana artykuł o Birczych. Jest stereotyp, że Jaruzelski, oddając komendantów UPA sowieckim służbom, skazywał ich na pewno śmierć. A przecież wielu się działo. Więc jest to stereotyp, paradoksalnie trafiając w polskie ręce i wyrok wyrokiem śmierci był przewidywany. W sumie część komendantów polskiego podziemia jednak przeżyła. Około 1/3 komendantów NZW i około połowy winowców. I do pana Zychowicza, mówi pan o niesamowitym, najbardziej brutalnym bolszewickim ludobójstwie i w ogóle systemie. To dlaczego, czy nie bardziej brutalni byli nazi Rosjanie? Przecież w Republice Łokockiej więcej osób zginęło niż podczas Wielkiej Czystki na obszarze półmilionowym. W tym katem była kobieta. Tego nie wymyśliło ani UB, ani nawet Służba Bezpieki. Około 1500 osób rozstrzelała Antonina Makarowa z CKM Maximo, czym dostała przymiotnik polometnica. Czemu nazi Rosjanie w Republice Łokockiej byli tak brutalni, brutalniejsi niż Czecha? Jeżeli chodzi o kwestię dowódców ukraińskiej powstańczej armii, to większość z dowódców sotni działających na terenie obecnej Polski, praktycznie można powiedzieć wszyscy, zginęli albo w walce, albo ci, którzy zostali złapani, byli ujmowani, skazani przez komunistów i mordowani. Natomiast w Sowieckim Sojuzie nie, bo tam przez pewien okres czasu była karencja na wykonywanie wyroków śmierci i dlatego trafili oni do łagrów. Jeden tylko i wyłącznie dowódca sotni, podporucznik Wasyl Kral Czaus, działający na Lubelszczyźnie, została jego kara śmierci zamieniona na dożywotnie więzienie. Zresztą nawiązał współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa i już tam nie pamiętam, pod jakimś pseudonimem prowadził ją aż do lat 60. Zmarł chyba w 76 roku w Dzierżoniowie. Wsiewiod Przepiórski, dowódca SB z tego samego obszaru, został deportowany do Związku Sowieckiego i tam zamieniono mu karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności. Przeżył i funkcjonował na terenie Związku Sowieckiego. Sergiusz Martyniuk, Hrab, uczestnik rozmów z Winem, również został deportowany do Sowietów, również przeżył łagry, został tutaj z powrotem wrócony do Polski, zmarł w 80. latach w Warszawie, był inżynierem bodajże budownictwa sowieckiego. Czyli jest to prawdą, że wpadają sowieckie ręce, było to
większa szansa przeżycia. Przez pewien okres czasu tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że wielu dowódców, jak Jurij Stelmaszczuk Rudy, na przykład ten, który pod wpływem właśnie przesłuchań NKWD zdradził miejsce pobytu Klaczkiewskiego, został skazany na karę śmierci. Wielu innych mogę tutaj wymienić. To jest 45, nie 6. Tak. No właśnie. A 6, 7 było jednak tak, jak mówię. No był przez pewien czas taki okres. Nie. Proszę? Nie, my mamy tylko pana, że było nie. No dobrze, ja teraz zdradzę Państwu kolejny element stały moich spotkań autorskich, mianowicie pan, który zadał właśnie to pytanie, stawiał sobie za punkt honoru na każdym spotkaniu zadać takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i jak zwykle się panu udało. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego w Republice Łokockiej rozstrzeliwała kobieta i dlaczego było tak brutalnie. Zajął mnie pan znowu. Ostatnio to była chyba Japonia. Jakieś niuanse z historii Japonii teraz Republika Łokocka. Przepraszam, że pana zawiodłem. Jan Bonakowski, publicysta. Pisząc o zbrodniach polskich patriotów na Żydach, przywołał pan artykuł pani Skibińskiej. Dlaczego pan wykorzystuje takie osoby jako źródła? Pani Skibińska jest jedną z sygnatariuszek takiego listu przeciwników stawiania pomnika Polakom, którzy ratowali Żydów, twierdząc, że były to w ogóle wypadki, które nie były bardzo rzadkie, a regułą było mordowanie Polaków. Czy biorąc jako źródła takie osoby, sam sobie pan nie czyni swoją pracą taką gorszą w odbiorze dla ludzi wiedzących to, co krytycznych wobec tego, co pani Skibińska wygaduje? Chyba ja jestem akurat zwolennikiem stawiania pomnika w sprawiedliwym Polakom ratującym Żydów. Uważam ich za największych bohaterów naszych dziejów. Mówiąc szczerze, większych nawet chyba niż żołnierze walczący na froncie, bo oni tylko ryzykowali życiem własnym, a żołnierze na froncie ryzykowali życiem, a Polacy ukrywający Żydów ryzykowali życiem własnym i swojej rodziny. W związku z tym jak najbardziej taki pomnik bym stawiał. A co do tego akurat artykułu, który tam przytaczam, no to cóż, może pan mieć pretensje do pani Skibińskiej, że wybiera sobie takie badawcze tematy i pisze o takich rzeczach, czyli krótko mówiąc o zbrodniach Polaków na Żydów, które są, które panu nie odpowiadają. No, natomiast akurat ten tekst, do którego tam się odwołuje, no nie ma większych wątpliwości, że to jest prawda. Niestety. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, drogi Piotrze, choć nie wiem, czy ostatni raz do ciebie mówię. Piotrze, jestem załamany warsztatem, właśnie brakiem warsztatu tej książki. Jedna rzecz została wspomniana. No, kompletny dramat. Michał Wojko, tak, przepraszam bardzo. Historyk, dawniej dość historia, oczywiście. Ale geokopis non stop. Piotrze, jak mogłeś coś takiego zrobić? Powołujesz się na świadka w rzekomym mordzie, rzekomym wciąż mówię, Worzianski, czyli pobity po Worzianach, na Jasienicze, na Lecha Leona Bejnara. Przecież on nigdy nie był w tym miejscu. Powiem więcej, on nigdy nie spotkał się, nie zetknął z piątą brygadą, czy to śmierci, czy piątą brygadą wileńską. A ty mówisz, wierzy naocznemu świadkowi. Mamy cztery niezależne relacje, złożone zupełnie osobno, dotyczące tego, co się stało w Worzianach i po Worzianach, i pobity pod Worzianami. A ty mówisz, że wierzysz człowiekowi, którego tam nigdy nie było, powołując się na jego pamiętnik. Piotrze, to jest skandal dla historyka, mojego kolegi z ławy akademickiej, tak, absolwenta mojego wydziału. Ja takich sytuacji mam kilka. Jeszcze jedna, Mikuliszki. I to jest dla kolegi Karłowiaka. Kolega Karłowiak przed chwilą się zorientował, że tam była policja białoruska. Owszem, była. I powiem więcej. Jeden funkcjonariusz policji. Nie, nie było. Nie. Dokładnie. Ale warto czytać meldunki niemieckie. To raz. Warto wiedzieć, ilu było dezerterów i warto wiedzieć, kto tam był. Ale to nie, myśmy już kiedyś dyskutowali, powiedzmy sobie na Anglokopiszu o Białorusi. To nie, tak, byli tam Białorusini, Litwini, Niemcy. I teraz, ale mówię do Piotra. Piotrze, to nie jest tak, że ty tworzysz pewien psychologiczny ogląd Burego. Mówisz wyjątkowe okrucieństwo. Argument co? Mikuliszki.
Ilu jeńców wzięto w Mikuliszka? Wiesz? Nie wiesz. Dobrze. Kilkunastu. Tak? Trzecia brygada, nie będąc brygadą, szczerbsza, czy ten Buryk nieszczęsny, który rzekomo, jak piszesz w swojej książce, rozstrzelał tych litewskich policjantów, tak? Ja tą książkę już znam, przepraszam Państwa. Ale zaraz, czy ja nie jestem z tym. Ty mówisz o książce Jerzego Kułaka, tak? Nie, ja mówię o Twojej książce. O Twojej książce! Ale ten fragment, najlepsza książka, która się tak bardzo nie podoba na temat Burego, to jest właśnie książka obiektywna, napisana przez Jerzego Kułaka. Ale ja mówię Kułaka. Ja mówię o Tobie, Piotrze. W tej książce jest ten fragment właśnie. Piotrze, no fajnie, że przyznałeś się, że przepisujesz. Piotrze, ja mówię o Twojej książce. Ale moi drogi, no przepraszam Cię bardzo, ale nie, to teraz to jest, to co teraz powiedziałeś, przepraszam Cię, tak. Michale, no przecież wykorzystywanie literatury przedmiotu, no to jest w ogóle podstawowa rzecz, no w swoich wszystkich artykułach, myślałem, które... archiwa, i kwerenda archiwalna. Ale również... I relacje. Gdybyś napisał jakąkolwiek książkę, wiedziałbyś o tym, że się korzysta z archiwów, z źródeł drukowanych, Piotrze, oraz literatury przyjęte, to jest w ogóle ABC warszawskich. ABC to jest krytyka źródła. No, mam pretensje do Ciebie co do jednej rzeczy, bo powiem Państwu, mówię w tej chwili o Worzianach i Ufarsze. A teraz druga sprawa, Kuliszki, to jest bodajże 98 albo 99 Twojej książki. Jest tak, Bury, jest pełna psychoanaliza. Bur jest fajnym żołnierzem, wybitnym żołnierzem, ale ma pewne skrzywienie, okrucieństwo. I zastrzelił jeńców litewskich, Litwinów jak piszesz, nie już policjantów, ochrony, bawiony ochronne, tak dalej, pod Mikuliszkami, tak? Ale dziwnie się składa, drodzy Państwo, bo mamy tutaj naprawdę ogromny materiał dokumentacyjny, ogromny, czyli relacje jeszcze żywych, niektórych znałem z nich, przeciwnie do Ciebie. Meldunki niemieckie, raport niemiecki, raport litewski. I co się dzieje? Ten psychopata Bury bierze do niewoli ludzi. Kilkunastu. A potem rzekomo strzela, piszesz w książce, że osobiście trzech, tak? Powołując się na Mariana Korejwę, jedną relację. Nie zestawiając się z innymi, również dostępnymi dla Ciebie. Tak? Kuzer też to pisał w swojej... Tak, ale to nie chodzi tylko o Kuzera. Nie. Panie Grobiak, to nie chodzi o Kuzera. My mamy także dokumenty niemieckie. Też z nich korzystam. Świetnie. I co tam pisali? Odnośnie? Odnośnie Mikuliszy. Odnośnie ilości straży? Nie. Oni piszą o rzekomym morderstwach. Nie wiem. Mam wrażenie, że trochę odbiegamy od... Ja po raz kolejny chcę powiedzieć, że Państwo nie macie... Piszą na przykład o tym, że został zwolniony szeregowy żandarmerii przez Burego z listem kierowanym do jednego z posterunków. Nie szeregowy, ale nie, tak, ale zwolniony, tak? Szeregowy. Co dalej? Oprócz tego podają listę strat, a więc z imienia i nazwiska są podani batmajstrzy, którzy polegli z żandarmerii niemieckiej w czasie tej bitwy, tak, na czele z Georgiem Schnablem. To jest potyczka u Ciebie zeszła, to w tym czasie najczęściej bitwy. Tak, a Litwinów? Litwinów? Ilu? No. 19. Ciekawe. Białorusów? Białoruś? Jeden? Nie no, panowie, no. Okej, proszę Państwa, Zadaj pytanie. Jest takie, to jest twój warsztat. To jest właśnie twój warsztat. To jest Piotrze. Pytanie dla ciebie, to jest stwierdzenie. Czy ma ktoś z Państwa pytanie? To jest twój warsztat właśnie. Czyli właśnie go brak. Dobrze, proszę Państwa. Dzień dobry. Panie, niech Pan pozwoli Marcinowi Barcikowskiemu wypełniać jego rolę prowadzącego. Ale jestem tutaj już. I chciałem zapytać o książkę, na którą się Pan powołuje. O książkę Jurka Kułaka. To się rany oddział. Dokładnie. Tak. Najbardziej rzetelną książkę, która... Bardzo się cieszę. W związku z tym, proszę mi powiedzieć, gdzie Pan w tej książce wyczytał to, co Pan pisze w swojej książce na stronie 108, 113 oraz 320, że przyczyną, nie chcę złego słowa użyć, zajść w Zaleszanach i przyczyną pacyfikacji było to, że doznał Bury porażki, ponoć w Hajnówce. Ten sąd pochodzi, o ile się nie mylę, od pani Katarzyny Bonda. Ona taki
kiedyś napisała. Ja się zastanawiam, czy pan po nim powtarza, bo nie po Jurku Kułaku, bo Jurek Kułak tego nie napisał. Jerzy Kułak napisał, opisał przebieg akcji w Hajnówce. W Hajnówce został zajęty posterunek milicji, została zajęta łaźnia, 14 oficerów sowieckich, w tym pułkownik, zatrzymani, rozmundurowani, rozbrojeni. Proszę mi powiedzieć, jaka to jest porażka? Oddział wycofał się, to o czym pisze Jerzy Kułak? W porządku, z trzema rannymi. Czy to jest porażka? No wie pan, transport wojsk sowieckich, o czym nie wiedział. Ja się pytam, czy to jest porażka? Tak, ponieważ transport wojskowy wyładował się sowiecki, który stał tam... Doskonale Burełek wiedział. No dobrze. Jerzy Kułak to napisał. Ale to przepraszam bardzo. Najpierw pański kolega ma pretensję, że ja przepisuję od Kułaka, teraz pan ma pretensję, że nie przepisuję od Kułaka. Ja nie mam pretensji. Proszę pana, nie. Ja mam pretensję o to, że powtarza pan sąd, który jest nieuprawniony i nieprawdziwy. Ale drogi panie, ja w życiu nie czytałem książki pani Bondy na temat... To nie wiem, skąd pan to wziął, bo u Jurka Kułaka tego nie ma. Problem polega na tym, niech pan... Zobaczcie panowie, my... mówimy o tragedii ludzi. Czy pan nie dostrzega? Ja mówię o pana książce. Dobrze, ale czy pan nie dostrzega, że pan pyta mnie o to, co się stało w Hajnówce i zajęcie łaźni z żołnierzami. Panie, przecież mówimy o sytuacji i gdzieś to nam wszystkim unika w trakcie tych pana pytań i pańskiego kolegi, że tam zginęli prawdziwi ludzie. Owszem, bo jest tak, że jeżeli jest wojna i działania wojenne, to giną ludzie, niestety. I dlatego też trzeba o tym pisać. Ale o tym pisać należy porządnie, a nie tak jak pan. No dobrze, jeżeli pan przytacza mistyczne jakieś, przepraszam, relacje i mistyczne, i opisuje pan mistyczne zdarzenia, to jak pana można traktować poważnie? Jakie mistyczne zdarzenia? Proszę sobie otworzyć swoją książkę na stronie 108, 113 i 320 i przeczytać o Hajnówce, co tam pan napisał. To nie ja napisałem, Jerzy Kułak tego też nie napisał. Że Jerzy Kułak, z tego co wiem, też uważał, że akcja w Hajnówce była źle przygotowana, proszę mi poprawić. Nie przewidziano tego, że są tam bolszewicy i to właśnie obecność bolszewików zmusiła do wyjścia z Hajnówki Burego. Ale co to ma wspólnego z mordem w Zaleszanach i z innymi sprawami? Jest, bo pan napisał, że Bury sfrustrowany był porażką poniesioną w Hajnówce. Bury nie poniósł porażki w Hajnówce. I doskonale pan o tym wie. Albo jak pan nie wie, to ja nie wiem, jak pan ma napisać. Tak, proszę przeczytać Jurka Kułaka książkę jeszcze raz. Dobrze. To się nie da, wie pan, no grubą książkę trzy razy w jeden wieczór. No, niech pan nie żartuje. Pan da radę, pan taką książkę. Dobrze, drodzy państwo. Szanowni państwo, przepraszam, że przerwę, ale nie wiem, czy wszyscy zajęli się sobie sprawę, że wkrótce zaczyna się tu impreza taneczna i powoli stajemy się jej uczestnikami. Ja przechodząc, obiecałem jeszcze ostatnie pytanie. Ale ja muszę książkę podpisać. Ja się zwiększę, to zostaniemy. Drodzy państwo, panowie, my musimy naprawdę stąd wyjść dzisiaj. To bardzo dobrze, że się już krótko, dobrze, ja spróbuję krótko odpowiedzieć. Znaczy tak, może tutaj do pana tutaj z muzeum akurat takie pytanie, że tutaj bardzo krótko, może w ten sposób pan. Tam na początku swojej wypowiedzi powiedział o tym, że na 30 Tkumanach to była zbrodnia. Te wszystkie białskie wsie to była zbrodnia, rozumiem, że ludobójstwo i tak dalej. Mam do pana takie pytanie, tak a propos takiej analogii, czy jeżeli po okupacji niemieckiej, no, nie wiem, czy pana zrozumiałem, bo dlatego to była zbrodnia, bo zginęli cywile, tak? Tak. Okej, okay, dobrze. Niemcy ginęli też. Dobrze pan zrozumiałem, więc jakby pozwoli pan. Podczas okupacji niemieckiej były wykonywane setki tysięcy wyroków sądów doraźnych albo innych, w innych okolicznościach, na osobach cywilnych, na szmalcownikach, na, nie wiem, głosicielach gestapowskich, na złodziejach. To były osoby cywilne, to nie były żadne służby, na przykład mundurowe. I to było doszło w setki tysiące, takie wyroki. Jeżeli chodzi o ten czas już powojenny, to takie analogii. Może nie było tak, że ci furmani białoruscy między 1939 a 1941 rokiem byli w gronie 400 furmanów, którzy dobrowolnie wywozili Polaków na wywózki. To było dobrowolne zgłoszenie się do wojsk Hajnówki. Może ich tam nie było, tak, wśród tych 400. Może nie chwalili się polskim partyzantom, którzy byli przebrani w mundury KBW 9
dywizji, a te właśnie mundury NKWD, które były zarekwirowane w Hajdówce, to byli pani Kuraszki, czyli Leśny i Jurasów, mówili po prostu w rosyjskim języku, rozmawiali z tymi właśnie białoruskimi furmanami. Może nie było tak, że